Ogromnie mi miło powitać wszystkich Państwa w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie na konferencji organizowanej przez Zespół do Spraw Kobiet oraz Komisję do Spraw Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Bardzo serdecznie witam Pana Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokata Andrzeja Zwarę. Witam także Pana Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, Zimisława Gintofta, adwokata. Witam bardzo serdecznie panią mecenas Anisę Gnacikowską, przewodniczącą Komisji do Spraw Edukacji Prawnej, która jest spiritus movens dzisiejszego postępowania i bez jej zaangażowania i pomocy nie udałoby się nam zorganizować tego wydarzenia. Serdecznie witam wszystkich państwa reprezentujących zarówno adwokaturę polską, radców prawnych, przedstawicielki, przedstawicieli organizacji pozarządowych i społecznych. Natomiast szczególnie gorąco i jednocześnie ogromnie dziękując za przyjęcie zaproszenia do udziału w tej konferencji, witam naszych szanownych prelegentów, panią dr Sylwię Spurek, panią dr Katarzynę Sękowską-Kozłowską i panią ekspert nadkomisarz Wandę Mendes. Czekamy jeszcze na pana mecenasa Artura Patrykę, last but not least, myślę, że pojawi się niebawem. Teraz, jeśli państwo pozwolicie, chciałabym oddać głos prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, adwokatowi Andrzejowi Zwarze, a w związku z tym, że czas nie jest naszym sojusznikiem, przekażę potem głos bezpośrednio naszej pierwszej panelistce. Panel poprowadzi pani moderatorka, adwokat Marta Tomkiewicz, także oddaję głos prezesowi. Proszę Państwa, ja tylko krótko chciałem podziękować za przybycie. No mam nadzieję, tak patrzę na Państwa, zmieniajcie ten świat na lepszy. Rolą prezesa jest tylko wyłącznie animować pewne procesy czy pewne środowiska. Ja się cieszę, że adwokaci występują w sprawach dotyczących spraw ludzkich. Widzicie Państwo, co się dzieje za oknem, jaką mamy dosyć taką nieciekawą rzeczywistość publiczną i wydaje mi się, że im bardziej tam za oknem będzie nieciekawie, tym bardziej adwokaci powinni być moralnie zobowiązani, żeby wypowiadać się w sprawach ludzkich. Rzeczy dotyczące przemocy, a przede wszystkim naszych dzieci, które za 20-30 lat też będą już osobami dorosłymi, to one będą kreowały rzeczywistość, powinny być nam naprawdę bardzo bliskie. Ja sobie czasami tak myślę, że gdyby część naszej klasy politycznej nie była ofiarą przemocy domowej, to być może ten świat dzisiaj wyglądałby o wiele lepiej. Ale ponieważ prawdopodobnie historie dzieciństwa niektórych przedstawicieli naszego świata publicznego były dosyć zagmatwane, więc w ich interesie, w naszym interesie powinniśmy walczyć z przemocą na każdym poziomie. I druga rzecz jest taka. Mamy konwencję, wiele magii, wiele czarów uprawiano wokół tej konwencji. Wiele rzeczy wypowiadano, niektóre były mądre, większość niestety była głupia. I teraz rzecz polega na tym, żeby w takim codziennym życiu odczarować to szaleństwo. Poprzez pracę adwokatów, radców prawnych, poprzez pracę pracowników służby publicznej, odczarować tą konwencję i pokazać, że ona jest narzędziem zmiany świata na lepsze, czego Państwu i sobie oczywiście życzę. Oddaję głos i mam nadzieję, że to taki będzie mały krok do przodu w tym naszym dosyć brutalnym i, no i chyba to trochę głupim świecie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za te mądre słowa i wsparcie. Dziękujemy Panie Prezesie, że jest Pan dzisiaj tutaj z nami. A teraz witając pana mecenasa, zapraszam państwa do konferencji. Mam nadzieję, że po pierwszym panelu przejdziemy także do interesującej dyskusji. Także bardzo dziękuję. Proszę państwa, zanim przejdę do przedstawienia poszczególnych prelegentów i oddania głosu każdemu z prelegentów, chciałabym jedynie techniczną uwagę tutaj wprowadzić. Mam taki dzwoneczek, przypadła mi ta niewdzięczna rola pilnowania pewnego rodzaju dyscypliny. Na każde z wystąpień organizatorzy przewidzieli 20 minut. Na 2 minuty przed zakończeniem tego czasu dyskretnie postaram się Państwu zasygnalizować, że zbliżamy się do końca i uprzejmie prosiłabym o staranie się przestrzegania tego czasu.
Pierwsze wystąpienie wygłosi pani dr Sylwia Spurek, zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich. Pani doktor jest doktorem nauk prawnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończyła aplikację legislacyjną, jest wykładowcą na Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych Gender Mainstreaming przy Polskiej Akademii Nauk, jest certyfikowanym specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie ogólnopolskiego pogotowia Niebieska Linia, jest również członkinią Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. I wreszcie pani doktor jest autorką kilkudziesięciu publikacji. No nie sposób tutaj, szanując czas wszystkich państwa i oddając głos merytoryczny pani doktor, wymienić wszystkie z tych wystąpień. Wystarczy, jeśli powiem, że jest autorką pierwszego polskiego komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Bardzo proszę pani doktor. Dzień dobry Państwu i przede wszystkim bardzo dziękuję za tak miłe przedstawienie mnie i bardzo dziękuję za zaproszenie na tę konferencję, bo wydaje mi się, że z jednej strony jej przedmiot, czyli sama konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie, a z drugiej strony fakt, że właśnie Naczelna Rada Adwokacka zajmuje się tym tematem i tak jak powiedział pan prezes Zwara, uważa tę konwencję za narzędzie do przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie, jest dla mnie bardzo ważne. Ja będę mówiła bardzo krótko, dlatego że chciałabym też, żeby państwo mogli też coś powiedzieć, zanim wyjdę, bo jest mi bardzo niezręcznie, ale będę musiała niedługo państwa opuścić. O 10:30 w Sądzie na Płockiej mamy rozprawę, do której przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich i tam będziemy reprezentować pana rzecznika Bodnara z jego stanowiskiem związanym z tą sprawą. Chodzi o wydanie zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa za granicą i odmowę wydania tego zaświadczenia dla osoby, która chciała takie małżeństwo za granicą zawrzeć z osobą tej samej płci. Także bardzo przepraszam, jest mi bardzo głupio, ale przychodząc tutaj, zgadzając się wcześniej, rozmawiając o tej konferencji, też nie wiedziałam, że będę musiała tak wcześnie państwa opuścić. Przemoc ze względu na płeć i przemoc wobec kobiet to jest przemoc, która dotyka kobiety w sposób nieproporcjonalny albo taka przemoc, której w większości ofiarami są właśnie kobiety. I konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie dotyka właśnie tego problemu. To z pewnością są takie formy przemocy jak przemoc w rodzinie, przemoc seksualna wobec kobiet, handel kobietami. I jak również inne formy, z którymi być może w Polsce nie zawsze często się spotykamy, czyli przymusowe małżeństwa, okaleczanie narządów płciowych kobiet. Na pewno dla nas największymi problemami jest właśnie ta przemoc w rodzinie i przemoc seksualna. I na pewno przemoc wobec kobiet ogranicza. Z jednej strony ogranicza możliwości kobiet do samorealizacji, do samostanowienia, do realizacji ich innych praw i wolności, a z drugiej strony przemoc wobec kobiet sama w sobie stanowi naruszenie praw człowieka, praw i wolności, prawa do życia, prawa do wolności od tortur albo okrutnego, nieludzkiego, albo poniżającego traktowania, albo karania, prawo do bezpieczeństwa, prawa do niedyskryminacji. Dlatego ten związek pomiędzy przemocą w rodzinie a prawami człowieka jest bardzo ścisły i musimy pamiętać, że przeciwdziałając tej przemocy w rodzinie, przemocy wobec kobiet, innym formom przemocy ze względu na płeć, na pewno umożliwiamy w większym stopniu realizację praw człowieka kobiet. Przemoc ze względu na płeć jest też formą dyskryminacji ze względu na płeć, taką najbardziej drastyczną formą i o tym pewnie będzie szerzej mówiła pani doktor Sękowska, bo już w 1992 roku Komitet do spraw likwidacji dyskryminacji kobiet bardzo wyraźnie powiedział, że dyskryminacja kobiet to także przemoc wobec kobiet jako najbardziej drastyczna forma dyskryminacji.
Przechodząc bardzo szybko właściwie do samej konwencji, to dla nas, jako dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, jest kilka aspektów tej konwencji, które są najbardziej istotne i które też wymagają pewnej implementacji do polskiego porządku prawnego. To na pewno jest kwestia definicji, właściwego zdefiniowania przemocy wobec kobiet w polskim porządku prawnym. Jak Państwo wiedzą, przykładowo ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie takiej definicji nie zawiera. Zawiera ona definicję przemocy w rodzinie, która jest neutralna ze względu na płeć. Na pewno będziemy musieli, to jest druga sprawa, lepiej, skuteczniej, bardziej precyzyjnie zbierać dane dotyczące przemocy wobec kobiet. W zakresie przemocy w rodzinie przykładowo powinniśmy jeszcze lepiej segregować dane ze względu na płeć, dane ofiar i dane sprawców, tak żeby wiedzieć dokładnie, co się dzieje i żeby móc skierować nasze działania w sposób bardziej skuteczny, bo jeżeli będziemy wiedzieć dokładnie, na czym polega problem, tym bardziej skutecznie będziemy mogli ten problem rozwiązywać. W końcu ostatnia sprawa, chyba taka najbardziej dotkliwa, to jest izolacja sprawcy przemocy od ofiary. W zakresie przemocy w rodzinie, jak Państwo wiedzą, istnieją różne możliwości izolacyjne sprawcy od ofiary w postaci nakazu opuszczenia lokalu, zakazu zbliżania, zakazu kontaktów. Natomiast one nie dotyczą sytuacji, w której nie toczy się żadne postępowanie karne. I mówię tutaj o środkach zapobiegawczych, środkach karnych i środkach probacyjnych, albo jeżeli mówimy o takim cywilnym środku nakazu opuszczenia lokalu, on nie działa natychmiast, więc w sytuacji, kiedy potrzebna jest natychmiastowa pomoc dla ofiary przemocy w rodzinie, nie jest możliwe w tym momencie w postaci nakazu opuszczenia lokalu odizolowanie sprawcy od ofiary, jeżeli nie toczy się postępowanie karne przeciwko niemu. Myślę, że pani nadkomisarz Mende tutaj też będzie miała wiele, wiele do powiedzenia, również z praktyki. I to są takie trzy najbardziej istotne obszary, w których na pewno będziemy te konwencje monitorowali i na pewno będziemy starali się wpłynąć na zmianę lub praktyki stosowania prawa, albo na proces stanowienia prawa w taki sposób, żeby wprowadzić do naszego porządku krajowego określone mechanizmy i żeby te standardy konwencyjne były w prawidłowy sposób implementowane. To właściwie tyle ode mnie. Przemoc ze względu na płeć jako przemoc, która w sposób nieproporcjonalny dotyka kobiety, jest na pewno bardzo poważnym problemem. Nie chcę tutaj dodawać jeszcze jakichś informacji o statystykach, bo też na pewno Państwo wiedzą, jak te statystyki wyglądają i to, co powiedział też Pan Prezes Zwara, w sytuacji, kiedy nie przeciwdziałamy skutecznie przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie, to pozwalamy również na to, żeby przekazywać określone wzorce naszym dzieciom, tym dzieciom, które czasami nie są bezpośrednimi ofiarami przemocy, ale są świadkami i w ten sposób są dotknięte tą przemocą. Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie na tę konferencję. Bardzo dziękuję za możliwość spotkania z Państwem. Jeszcze raz bardzo przepraszam, że będę zaraz musiała wyjść, ale myślę, że zostawiam Państwa z takimi ekspertami, że ja tutaj nie mogłabym nic właściwie dodać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy pani doktor. Następne wystąpienie przygotowała pani doktor Katarzyna Sękowska-Kozłowska. Pani doktor jest również doktorem nauk prawnych, jest adiunktem w Poznańskim Centrum Praw Człowieka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Jej główne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ochrony praw człowieka w ramach Międzynarodowego Systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych, na problematyce przeciwdziałania dyskryminacji, właśnie ze szczególnym uwzględnieniem dyskryminacji ze względu na płeć. Pani doktor jest autorką monografii na temat Komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw likwidacji dyskryminacji kobiet.
Również jest autorką wielu publikacji poświęconych właśnie problematyce ochrony praw człowieka, jak również problematyce dyskryminacji. Także bardzo proszę pani doktor, jeśli wszystko tutaj technicznie. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za wprowadzenie i cieszę się, że mogę tu być z państwem i przepraszam za niedomogi głosowe, ale myślę, że przez te 20 minut dam radę. Zacznę może od krótkiego wprowadzenia, o czym ja bym chciała dzisiaj państwu powiedzieć i dlaczego. Tytuł mojego wystąpienia odnosi się do konwencji stambulskiej na tle standardów międzynarodowych i ja bym chciała państwu pokazać, że to, co jest w konwencji stambulskiej, to, co osiągnęliśmy na forum Rady Europy, jest jakby w pewnym sensie kontynuacją tego różnych rzeczy, które się zadziały w porządku międzynarodowym wiele lat temu, chociaż nie aż tak wiele, bo problematyka przemocy wobec kobiet w sferze prawa międzynarodowego to jest nadal mimo wszystko dość świeża sprawa, zwłaszcza jeżeli zważymy, że prawo międzynarodowe rządzi się własnym życiem, prawda, i tam powiedzmy okres 10 czy 20 lat trochę inaczej się liczy niż w innych gałęziach prawa, ono znacznie wolniej się rozwija. Chciałabym to przedstawić w szczególności z tego powodu, nie po to, żeby za bardzo grzebać się w historii, to będzie tylko krótkie wprowadzenie, natomiast żeby pokazać, że te wszystkie kontrowersje, z którymi mieliśmy do czynienia i nieuchronnie będziemy mieć do czynienia, też tak naprawdę były niepotrzebne i jakby wynikają z wielu różnych nieporozumień. Myślę, że warto o tym mówić, dlatego że na pewno będziemy się jeszcze stykać z tą problematyką i mimo iż konferencja dotyczy praktycznych aspektów stosowania, chciałabym pokazać, że też to, o czym właśnie ta problematyka, która się pojawiła w kontekście przystąpienia Polski do konwencji, tak naprawdę ma też bardzo duże zakorzenienie praktyczne. Ja bym chciała się skupić tutaj na takich dwóch kwestiach, to znaczy chwilę omówić te kwestie całego nieporozumienia, zamieszania wokół terminu gender, który gdzieś tam pewnie też będzie się cały czas jeszcze odbijać rykoszetem, a bardziej bym chciała skupić się też na kwestii przeciwdziałania, zwalczania przemocy w kontekście stereotypów związanych z płcią i pokazać, że też to, co mamy w konwencji, to nie jest tylko jakiś pusty frazes, jakaś nowa ideologia, jak też czasami się sugeruje, tylko jest to faktycznie coś, co może mieć bardzo duże przełożenie na sam proces stanowienia prawa i praktykę jego stosowania. To najpierw może, przepraszam, okej. To parę słów historii, żeby państwu pokazać, w czym tak naprawdę konwencja stambulska jest zakorzeniona i co się zadziało, żebyśmy w sferze międzynarodowej, żebyśmy w ogóle doszli do etapu uchwalenia konwencji stambulskiej. Jak państwo widzą, może powinnam tak progresywnie tutaj wyświetlać i dozować napięcie, ale no jeszcze nie dotarłam do tego poziomu tutaj organizowania swoich prezentacji. Zaczynam od roku 79, bo to jest moment uchwalenia Międzynarodowej Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. To jest najważniejszy traktat, podkreślam, traktat międzynarodowy, który dotyczy praw kobiet, praw człowieka kobiet, jak słusznie też pani doktor akcentowała. I do dzisiaj jest to najważniejszy traktat międzynarodowy ratyfikowany przez prawie wszystkie państwa świata. On został uchwalony oczywiście pod egidą ONZ. Co jest dla nas ważne, w tym traktacie, który odnosi się faktycznie przekrojowo do dyskryminacji kobiet w różnych sferach życia, od życia publicznego przez gospodarcze i po życie rodzinne, nie znajdziemy ani słowa na temat przemocy wobec kobiet. Z czego to wynika? Wynika to z tego, iż w czasach, kiedy była uchwalana konwencja, ta problematyka właściwie nie istniała w sferze międzynarodowej, to znaczy to była kwestia porządku, jakby sfera zainteresowania wewnętrznego prawa krajowego, natomiast jeszcze, czy wśród badaczy, czy wśród organizacji pozarządowych, jeszcze nie doszło do tego momentu, żeby rozmawiać o problematyce przemocy wobec kobiet w kategoriach naruszenia praw człowieka. I dlatego właśnie w konwencji nie znajdziemy śladu na ten temat. W przeciwieństwie chociażby do uchwalonej w 1965 roku konwencji w sprawie przeciwdziałania dyskryminacji rasowej, która zawiera obowiązek penalizowania przemocy na tle rasowym, no ale musimy zauważyć, jak różne to były okoliczności historyczne i społeczne, że jednak dyskryminacja rasowa była postrzegana jako problem
tak silnie zagrażający porządkowi społecznemu, podczas gdy przemoc wobec kobiet była uważana za problem typowo prywatny w sferze zainteresowania prawa karnego. Natomiast już od lat 80. coś się zaczyna dziać w tej kwestii w sferze międzynarodowej, przy czym nadal to jest akcentowane, że to jest jakby problem sfery stosunków społecznych i raczej problematyka wewnętrzna państwa, natomiast coraz częściej też badacze, organizacje pozarządowe zaczynają zauważyć, że to jest problem o charakterze systemowym, strukturalnym. Powinniśmy rozmawiać o przemocy wobec kobiet jako naruszeniu praw człowieka, a nie tylko o oddzielnych problemach, takich jak na przykład handel kobietami, czy przemoc seksualna, czy okaleczanie genitalne kobiet. I faktycznie na forum ONZ właśnie skupionym wokół konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, do takiego przełomu dochodzi w 1992 roku i tak jak pani doktor zauważyła, w tym roku zostaje uchwalona rekomendacja Komitetu do spraw likwidacji dyskryminacji kobiet. To jest organ monitorujący przestrzeganie konwencji. No on nie ma mocy sądotwórczej, prawda, on nie wydaje wyroków, natomiast wydaje rekomendacje i też no, ma bardzo silny mandat do interpretowania konwencji. I on wydaje zalecenia ogólne dotyczące przemocy wobec kobiet, gdzie wyraźnie stwierdza, że jest to forma dyskryminacji ze względu na płeć i stanowi naruszenie licznych praw człowieka, takie jak prawo do życia, zakaz tortur, bezpieczeństwo osobiste, czy równość w pracy i rodzinie, ochrona zdrowia. I w tych rekomendacjach, w tych zaleceniach ogólnych mamy wyliczony cały szereg obowiązków, jakie zostały nałożone na państwa w materii przeciwdziałania przemocy. Jest też lista wszelkich form przemocy wobec kobiet. Te zalecenia ogólne też odnoszą się właśnie do kwestii stereotypów i tego, jak stereotypy przyczyniają się do powstawania przemocy. Zresztą to jest bardzo ważne, żeby podkreślić, też jeszcze o tym będę mówiła, w samej konwencji CEDAW już też mamy postanowienia dotyczące stereotypów. I ten 92 rok to właściwie wszystko wtedy idzie jak lawina, 92, 93 rok, bo właśnie mamy i ustalenia Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu i mamy uchwalenie deklaracji o likwidacji przemocy wobec kobiet i powołanie specjalnego sprawozdawcy Komisji Praw Człowieka, że faktycznie tutaj bardzo dużo się dzieje w tym momencie. I w 94 roku zostaje uchwalona pierwsza regionalna konwencja, czyli konwencja interamerykańska dotycząca przemocy wobec kobiet, czyli widać, że Rada Europy trochę jakby została w tyle. Natomiast należy podkreślić, że te dwa dokumenty bardzo się od siebie różnią, to znaczy ta konwencja stambulska jest jednak traktatem dużo bardziej kompleksowym, przekrojowym, takim dotyczącym już bardzo niosącym duże konsekwencje już też dla prawa karnego krajowego. Konwencja interamerykańska jest troszeczkę bardziej ogólna. I to, co następnie możemy obserwować, to jest już rozwój też orzecznictwa międzynarodowych organów kontrolnych, które właśnie tą problematyką przemocy wobec kobiet w kontekście naruszeń praw człowieka coraz bardziej się zajmują i o tym też za chwilę jeszcze powiem właśnie w kontekście tych regulacji związanych z przeciwdziałaniem stereotypom. Przechodząc do kwestii właśnie nieszczęsnego gender, który się pojawił, który jest w konwencji stambulskiej, też chciałabym nawiązać właśnie do konwencji CEDAW, czyli konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, że faktycznie ta konwencja terminem gender się nie posługuje. W konwencji CEDAW-owskiej mamy sex discrimination, czyli dyskryminacja ze względu na płeć. Z czym to jest związane? To również jest związane z rozwojem po prostu nauk społecznych. Wtedy, w tamtym momencie jeszcze nie identyfikowano tak silnie, jak to jest obecnie w nurcie nauk społecznych, tego rozróżnienia na płeć biologiczną i płeć kulturową. Natomiast w chwili obecnej jakby, i to też jest wynik interpretacji stosowanej przez Komitet do spraw likwidacji dyskryminacji kobiet, on jasno stwierdza, iż to, co jest zawarte w tej konwencji,
to, że mamy, prawda, terminologię sex discrimination, to jakby odnosi się również do dyskryminacji ze względu na wszelkie różnice właśnie kulturowe i jakby tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z jednym i tym samym i cała ta afera wokół gender jest niepotrzebnie rozdmuchana o tyle, że właściwie, znaczy moim zdaniem dla pracy prawnika toczymy w akcie prawnym, bo on został wydany 30 lat temu, w wersji oryginalnej znajdziemy dyskryminację ze względu na płeć i mamy termin seks, a teraz mamy termin gender, bo tak jest utarte i tak faktycznie wszystkie organy międzynarodowe posługują się tym terminem. Tak naprawdę no, nie odgrywa większej roli, tym bardziej, że często trudno jest tak naprawdę stwierdzić, czy dyskryminacja, z którą mamy do czynienia, to jest dyskryminacja związana z czyjąś biologią, czy dyskryminacja związana z kulturowym postrzeganiem roli płci, chociażby dyskryminacja kobiet na rynku pracy, prawda? Często wiąże się z ich funkcjami macierzyńskimi, ale teraz pytanie, czy ktoś jest dyskryminowany na rynku pracy dlatego, że jest tą istotą, która biologicznie zachodzi w ciąży i te dzieci rodzi, czy jest dyskryminowany dlatego, iż otoczka kulturowa jest taka, iż to kobieta głównie wychowuje dzieci i się nimi opiekuje, czyli większość pracodawców uważa, że lepiej unikać kobiet jako pracownika, prawda, bo kobieta będzie nieobecna w pracy, bo będzie brała zwolnienia, będzie miała chore dzieci i nie wiem, pójdzie na 3-letni urlop wychowawczy, więc jakby myślę, że dzielenie włosa na czworo, czy dyskryminacja jest wynikiem biologii, czy tak naprawdę tego, jak kulturowo postrzegamy rolę kobiety, czy też niektórych mężczyzny, czasami prowadzi też do niepotrzebnych problemów i zamieszania i część na przykład badaczek feministycznych, badaczek prawa też uważa, że ten podział nie jest aż tak do końca potrzebny. To znaczy bardzo dobrze, że ta problematyka jest w ogóle w prawie obecna i właśnie zwraca się uwagę na to, że często nie biologia nas dyskryminuje tak naprawdę, bo jesteśmy w gruncie rzeczy, nie różnimy się tak bardzo, tylko to, jak wzajemnie się przestrzegamy przez te wszystkie klisze kulturowe. I chciałabym tylko zwrócić uwagę, iż w tej chwili w orzecznictwie międzynarodowym termin gender jest używany jakby powszechnie i bez większych kontrowersji i faktycznie posługuje się nim i Europejski Trybunał Praw Człowieka i różne chociażby organy ONZ-owskie. Teraz niedawno zostały uchwalone rekomendacje pod adresem Polski przez Komitet Praw Dziecka i Komitet Praw Dziecka również posługuje się, mówię o Komitecie ONZ-owskim, również posługuje się terminem gender. Myślę, że warto też pamiętać, że są już dawno temu zostały przez Polskę ratyfikowane traktaty międzynarodowe, w których ten termin gender funkcjonuje, takie chociażby jak statut rzymski Międzynarodowego Trybunału Karnego. Tak więc moim zdaniem jakby dla samego tematu i samej problematyki przeciwdziałania przemocy wobec, czy powiemy wobec kobiet, czy powiemy ze względu na płeć, tak naprawdę samo jakby zanurzenie się w problematyce tego, czy będziemy mówić seks czy gender, nie ma takiego znaczenia, tym bardziej, że faktycznie termin ten trudno przetłumaczyć na język polski i myślę, że po prostu trzeba mówić o dyskryminacji ze względu na płeć, czy przemocy ze względu na płeć. Teraz chciałabym przejść do problematyki stereotypów związanych z płcią, czyli też tego zagadnienia, które wywołało dużo kontrowersji, kiedy Polska przystępowała do konwencji stambulskiej. Chodzi przede wszystkim o artykuł 12, który dotyczy promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet lub stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. I to jest też ten artykuł, który dużo namieszał, jakby niektórzy sugerowali, że to w ogóle jakby podważa naszą kulturę i nie wiem, chłopcy będą musieli nosić spódniczki czy jakieś tym podobne bzdury. Chciałabym tylko zauważyć, iż ten artykuł jest właściwie w dużej mierze powieleniem tego, co znajdziemy w artykule 5a konwencji CEDAW, czyli konwencji uchwalonej w 1979 roku, nie będę go już w tej chwili cytować, ale to właściwie nie jest nic nowego w stosunku do tego, co zostało powiedziane, co zostało uchwalone na forum ONZ przeszło 30 lat temu. Podobnie jak
podobnie jak te regulacje dotyczące przeciwdziałania stereotypom w edukacji, czyli artykuł 14 konwencji stambulskiej, to jest również w dużej mierze powielenie tego, co znajdziemy w konwencji, co znajdziemy w konwencji CEDAW. I co ja bym chciała teraz Państwu pokazać przez chwilę, to odnosząc się do orzecznictwa międzynarodowego, gdzie możemy znaleźć tą problematykę właśnie powiązania stereotypów z kwestią przemocy wobec kobiet i pokazać, że to są nie tylko takie normy bardzo ogólne, generalne, ale one przekładają się faktycznie na konkretną praktykę organów kontrolnych. Oczywiście będę mówiła o orzecznictwie międzynarodowym, które też wiąże się, rządzi się swoimi prawami. Tutaj wymieniłam to orzecznictwo, gdyby ktoś z Państwa chciał dotrzeć. Pierwsza, ja nie będę szczegółowo omawiać tych spraw. Pierwsza sprawa to jest sprawa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, natomiast pozostałe to są sprawy Komitetu CEDAW, czyli Komitetu do Spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. Ten, tak jak mówiłam, komitet nie wydaje wyroków, to są decyzje, natomiast on też dokonuje oceny, czy w danym indywidualnym przypadku doszło do naruszenia konwencji. Pierwszy, jeden z najbardziej typowych stereotypów to stereotyp, że przemoc domowa jest problemem prywatnym i tutaj bardzo silnie akcentuje tę kwestię sprawa Opus przeciwko Turcji. To jest bardzo przełomowy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, w którym stwierdził on, że w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka też nie znajdziemy, prawda, nic na temat przemocy wobec kobiet. Natomiast Trybunał już od dawna zajmuje się tymi sprawami, natomiast sprawa Opus była ważna z tego powodu, już on pierwszy raz Trybunał stwierdził, iż w tej sprawie doszło do naruszenia zakazu dyskryminacji ze względu na płeć. I tutaj też Trybunał w swoim wyroku wyraźnie zidentyfikował te stereotypy, że właśnie chociażby w tej sprawie policja nie przyjmowała zgłoszeń ofiar, czy je w jakiś sposób pomijała, uznając, że ten problem przemocy to jest po prostu problem prywatny, problem wewnętrzny rodzinie. Sprawy były gdzieś tam na płaszczyźnie sądowej też tam pomijane, czy bardzo długo trwały postępowania sądowe. Też podobny wątek właśnie pojawił się w sprawie przed Komitetem CEDAW-VK przeciwko Bułgarii, chociażby związane z tym, że ciężar dowodu jakby był przeniesiony na ofiarę, to ofiara musiała wykazać, że to, co ją spotkało, stanowi przemoc. I również w tej sprawie pojawił się wątek kolejnego takiego stereotypu związanego z przemocą wobec kobiet, to, że przemoc to przede wszystkim przemoc fizyczna. I tutaj, Bułgaria w ogóle ma dosyć słabe wyniki, jeśli chodzi o bardzo dużo tam jest w tym kraju do zrobienia, jeśli chodzi chociażby o same ramy prawne. I tutaj na przykład sprawa też dotyczyła ofiary przemocy domowej i na przykład sąd krajowy, w tej sprawie pojawia się taki wyimek z wyroku sądu krajowego, iż uderzając kogoś można dokonać aktu przemocy, ale tylko po przekroczeniu pewnych granic nadużycia, a skarżąca nie wyjaśnia dokładnie, jak została uderzona i w jaki sposób jej nietykalność została naruszona. Czyli jakby oczywiście rolą komitetu, tak samo jak na przykład Trybunału Strasburskiego, nie jest weryfikowanie wyroków krajowych, prawda? Natomiast on też jakby i w tej sprawie, i w innych pokazuje, na ile reguły postępowania, czy dowodowego, czy inne, wpłynęły, na ile te stereotypy też właśnie, które rządzące właśnie tymi regułami postępowania krajowego, wpłynęły też na naruszenie właśnie praw ofiar. Kolejny, dobrze, 3 minuty? Dobrze, będę się streszczać. Kolejny taki stereotyp związany z przemocą wobec kobiet to też te stereotypy związane z tradycyjnym podziałem ról w rodzinie, czy też z podległością kobiety mężczyźnie. I tutaj też w sprawie, też cały czas w tej sprawie bułgarskiej VK, tam się pojawił taki wątek dotyczący postępowania rozwodowego właśnie w sprawie, rozwód zapadał na tle właśnie stosowania przemocy wobec skarżącej i tam na przykład elementem wyroku rozwodowego
wyrok rozwodowy nakazywał skarżącej zatrzymanie nazwiska męża chociażby. No to całe szczęście w prawie polskim nie mam takiej możliwości. Albo też na przykład kobieta została w tym wyroku rozwodowym przez sąd upomniana za zuchwałe wypowiedzi pod adresem męża. Tam się pojawiał taki element, że na przykład był, nie wiem, przekleństwa stosowane, no to właśnie sąd dyscyplinował skarżącą, już w ten sposób nie powinna się zachować. Oczywiście mówię o sądzie krajowym. Też taki wątek, to jest jakby w innym kontekście też troszeczkę sprawa, dotyczył tej sprawy Dżalo przeciwko Bułgarii. Tam z kolei skarżącą była imigrantka z Gambii, to była osoba niepiśmienna, nieznająca języka, która była właśnie ofiarą przemocy ze strony męża, z którym mieszkała w Bułgarii. I tam jakby przez całe postępowanie też przewijał się ten wątek, że właściwie wszystko to, co działo się w tym postępowaniu, było, leżało po stronie męża. Właściwie sąd polegał tylko na opinii męża, a jej sytuacja w ogóle nie była brana pod uwagę, łącznie z tym, prawda, że nie wiem, nie zapewniono jej tłumacza, czy w ogóle kogoś, kto byłby w stanie jakoś się reprezentować. Później bardzo drastyczna sprawa hiszpańska, Careno, dotycząca tutaj z kolei przemocy też związanej z sytuacją dziecka i tutaj też chodziło o sprawę przemocową wobec kobiety, toczyło się postępowanie rozwodowe z mężem i też właśnie sprawcą przemocy i skarżąca cały czas usiłowała wykazać, że mężczyzna, mając również problemy psychiczne, nie powinien mieć kontaktu z dzieckiem, już to zagraża bezpieczeństwu dziecka. Natomiast jakby linia postępowania krajowego, władz krajowych, no była taka, że jednak no, ten kontakt z dziecka z ojcem jest no jednak jakby wartością nadrzędną i tutaj faktycznie finał tej sprawy był bardzo drastyczny, bo po prostu ten mężczyzna zabił dziecko i następnie sam popełnił samobójstwo, ale jakby właśnie też to było obciążone takim stereotypem, że właściwie lepszy taki ojciec niż żaden i mimo, że tutaj były liczne sygnały, że nie powinien mieć kontaktu z dzieckiem, to jednak no, nie zapewniono po prostu wystarczający sposób bezpieczeństwa tej dziewczynce. I jeszcze sprawy filipińskie, które są niesamowitą kopalnią, jeżeli chodzi o stereotypy związane z przestępstwami seksualnymi. I tutaj te postępowania filipińskie są o tyle specyficzne, iż oni tam mają system prawa precedensowego i sądy rozstrzygając sprawy o gwałt są jakby związane już takimi zasadami dowodowymi czy ogólnie procesowymi, które już zostały wcześniej wypracowane w trakcie, wcześniej, znaczy jakby zostały w systemie orzeczniczym wypracowane. I tutaj już nie mam czasu, żeby case opisywać, Vertido przeciwko Filipinom. W każdym razie tutaj jakby doszło do uniewinnienia sprawcy gwałtu i no i wiadomo, że komitet tego tutaj nie mógł podważać, natomiast twierdził, że same te zasady dowodowe, które w procesie sąd przyjął, jakby przyczyniły się do naruszenia praw skarżącej i to były takie stereotypy. Po pierwsze, tam funkcjonuje zasada, iż ponieważ do gwałtu dochodzi najczęściej wtedy, kiedy są tylko dwie osoby, nie ma świadków, to oskarżenie o gwałt jest bardzo łatwo rzucić na kogoś. Dlatego ofiara musi w sposób szczególny wykazać, że do tego gwałtu doszło i to przerzucenie ciężaru dowodu następuje na ofiarę. Po drugie też ta zasada, iż ofiara musi stawiać fizyczny opór. Tam sąd wyraźnie wyliczał, ile było sytuacji, kiedy ofiara na przykład w trakcie tego incydentu mogła uciec albo mogła się uwolnić, dlaczego nie zrobiła tego, dlaczego nie zrobiła tamtego, dlaczego na przykład nie krzyczała. Kolejny argument był taki, iż do gwałtu nie dochodzi między osobami znajomymi, to znaczy ponieważ ofiara znała sprawcę, to tutaj możliwość, iż doszło do gwałtu no jest dużo bardziej prawdopodobna. Najbardziej to już taki element humorystyczny, było stwierdzenie sądu, iż sprawca był zbyt w zaawansowanym wieku, żeby zgwałcić ofiarę i tutaj też jakby wiek sprawcy też działał na niekorzyść ofiary. Druga sprawa filipińska RPB jest, mniej więcej tutaj chodzi o podobne kwestie,
jeszcze ona była jeszcze też o tyle bardziej drastyczna, iż tam ofiarą była głuchoniema dziewczyna. Jakby sąd w ogóle właściwie nie wziął tego pod uwagę, znaczy twierdził, że aha, nie krzyczała, no ale przecież mogła na przykład zrobić hałas w inny sposób, dlaczego tego nie zrobiła. Też sprawa bułgarska, SWP przeciwko Bułgarii, ona też się odnosi właśnie do tego stereotypizowania poprzez w samym prawie deprecjonowanie przemocy seksualnej, poprzez penalizowanie części przestępstw seksualnych jako rozpusty. Czyli oni jakby to mają nie w części kodeksowej dotyczącej przestępstw przeciwko nietykalności, wolności ofiary, ale w przestępstwach przeciwko porządkowi publicznemu. I jako ciekawostka, z tego co dotarłam do źródeł z zeszłego roku, w prawie bułgarskim nadal nie funkcjonuje taka zasada, że istnieje możliwość zaprzestania karania sprawcy, jeżeli poślubi on ofiarę. Czyli kolejny, prawda, stereotyp goni stereotyp. I na koniec chciałabym tylko zwrócić uwagę na kilka postanowień konwencji stambulskiej, które moim zdaniem to jest tylko taka zajawka, bo ja też nie robiłam jakichś szerszych badań w tym zakresie, które jakby pokazują, jak to myślenie o stereotypach i tego, w jaki sposób one wpływają na sytuację ofiary, może się przełożyć na konkretne gwarancje procesowe. I to przykładowo artykuł 46a konwencji, możliwość uznania popełnienia przemocy przez byłego lub obecnego partnera jako okoliczność obciążająca, to znaczy, iż w prawie krajowym powinna istnieć taka możliwość. Wtedy wiemy, że czasami to jest uznawane wręcz odwrotnie, jako powiedzmy taka, no nie chcę powiedzieć, że okoliczność ekskulpacyjna, ale to jest właśnie takie regulacja, która ma walczyć z tym stereotypem, że przemoc wobec osoby bliskiej jest jakby lżejszą formą przemocy, prawda, bo inaczej się ocenia to, że ktoś na przykład kogoś kopnie na ulicy, nie wiem, podejdzie do nieznajomej osoby i to zrobi, a inaczej, jeżeli do tego dochodzi w relacji między osobami bliskimi. Artykuł 48 zobowiązujący państwa do wprowadzenia zakazu obowiązkowej mediacji, to jest oczywiście puszka Pandory, kwestia mediacji, bardzo złożony problem. Natomiast no, jakby on też ma godzić w ten stereotyp, iż ta przemoc domowa należy do tej sfery prywatnej i powinna być rozwiązywana w tej sferze prywatnej i tylko jakby nie wychodzić na w tą sferę publiczną. Artykuł 54, który przewiduje możliwość dopuszczania dowodów związanych z historią seksualną ofiary tylko w uzasadnionych okolicznościach. To ewidentnie oczywiście tutaj chodzi o ochronę prywatności ofiary, przeciwdziałanie wtórnej wiktymizacji, ale też o walkę z tym stereotypem, prawda, iż ofiara przyczynia się do tego, iż została skrzywdzona, bo na przykład miała wielu partnerów seksualnych, czyli jest osobą rozwiązłą i tak dalej. Chodzi oczywiście też o dyskredytowanie ofiary ze względu na jej historię seksualną. Oczywiście można kopać dalej i tutaj faktycznie konwencja stambulska, tak jak chciałam państwu pokazać, jakby jest logiczną kontynuacją tego, co już wcześniej się zadziało w prawie międzynarodowym. Bardzo dziękuję. Następne wystąpienie wygłosi pan mecenas Artur Pietryka, adwokat Izby Warszawskiej, prowadzący własną kancelarię. Pan mecenas jest współpracownikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, jest członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, jest konsultantem, stałym konsultantem poradni rodzinnej do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dzielnicy Warszawa-Ursynów i jako praktyk opowie nam dzisiaj o prowadzeniu spraw, postępowań w sprawach o zgwałcenie z perspektywy praktyka. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Jeszcze raz chciałbym Państwa bardzo serdecznie przeprosić za niewielkie spóźnienie i chciałbym też sprostować, nie jestem konsultantem. Nie jestem konsultantem i nigdy nie byłem. Natomiast, ale może wszystko przede mną, oczywiście. Proszę Państwa, temat mojego wystąpienia to prowadzenie postępowań w sprawach o zgwałcenie, a standardy konwencji stambulskiej, a precyzyjnie prowadzenie postępowań przygotowawczych w sprawach o zgwałcenia z perspektywy tychże standardów. Czy mogę jeszcze? O, dziękuję.
Skąd ten temat? Proszę Państwa, w zeszłym roku, w październiku 2014 roku na zlecenie pełnomocnik rządu do spraw równego traktowania ja przeprowadziłem takie badania. Badania, które z jednej strony opierały się na analizie akt spraw prowadzonych w prokuratorach z terenu całego kraju, a także na badaniach dostępnych wówczas statystyk z perspektywy 8 miesięcy funkcjonowania nowelizacji z 13 czerwca 2013 roku, która w takich potocznych dyskusjach, kojarzona jest z tym, że przepisami tejże nowelizacji został zniesiony wnioskowy tryb ścigania zgwałcenia. I tak jak powiedziałem, najważniejszym elementem tychże badań, które uwieńczone zostały raportem, były badania aktowe, dokładnie 62 spraw, przy czym chodziło tutaj o trzy kategorie spraw. Spraw przede wszystkim, w których odmówiono wszczęcia postępowania o czyn zgwałcenia, umorzono postępowanie przed wszczęciem w trybie artykułu 308 Kodeksu Postępowania Karnego, a także sprawy, w których umorzono postępowanie przygotowawcze, czy to śledztwo, czy to dochodzenie, w sprawach o zgwałcenie, przy czym takim kryterium doboru spraw było oczywiście to, żeby data popełnienia czynu przypadała po 27 stycznia 2014 roku. Wynika to stąd, że tego dnia właśnie weszły w życie przepisy ustawy z 13 czerwca 2013 roku i znajduje się w tejże ustawie taki przepis intertemporalny, który mówi, że ustawę nową, czyli tą z 13 czerwca 2013, stosujemy właśnie do czynów popełnionych po dacie wejścia w życie ustawy. Czyli oznacza to mniej więcej to, że wykreślony artykuł 205 Kodeksu Karnego, który przewidywał wnioskowy tryb ścigania zgwałcenia, obowiązuje nadal w tymże brzmieniu pomimo jego uchylenia do czynów popełnionych przed 27 stycznia 2014 roku i analogicznie przepis artykułu 12 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego w brzmieniu sprzed wejścia w życie tychże przepisów obowiązuje co do czynów, które zostały popełnione przed 27 stycznia 2013 roku. Dobrze, proszę Państwa, ale wracając do głównego tematu dzisiejszego mojego wystąpienia, ja chciałbym się skupić tak naprawdę na trzech regulacjach konwencji stambulskiej, które dotykają właśnie standardów prowadzenia postępowań w sprawach o zgwałcenia i są to przepisy artykułu 36 konwencji, który z jednej strony definiuje nam, jak należy rozumieć przestępstwo zgwałcenia i jakimi znamionami powinno się cechować we właściwych krajowych regulacjach karnoprawnych, karnych materialnych, jakimi tymi znamionami powinno się określić przestępstwo zgwałcenia. Dalej będą to przepisy artykułu 55 ustęp 1 i 2 konwencji, a także artykułu 56 konwencji. Ten artykuł 36, tak jak powiedziałem, jest takim przepisem stricte materialnym, natomiast jeżeli chodzi o kwestie procesowe, to w pierwszej kolejności chciałbym właśnie zwrócić uwagę na artykuł 55 ustęp 1, ponieważ on mówi nam tyle, że strony czuwać będą nad tym, by wszczęcie postępowania przygotowawczego lub ścigania przestępstw określonych zgodnie z artykułami, i tu nas interesuje ten artykuł 36, nie było wyłącznie uzależnione od powiadomienia lub skargi ofiary. Jeżeli przestępstwo zostało dokonane w części lub w całości na terytorium strony oraz by postępowanie było kontynuowane, nawet jeżeli ofiara wycofa powiadomienie lub skargę. Proszę Państwa, to było tak naprawdę jedno z kluczowych zadań, tych badań, które prowadziłem, żeby sprawdzić, jak w praktyce przede wszystkim funkcjonują te nowe regulacje wprowadzone przez ustawodawcę ustawą z 13 czerwca 2013. Co mi z tych badań generalnie wyszło? Poza taką wstępną konkluzją, że z perspektywy 8 miesięcy
jest to dosyć krótki okres na w ogóle prowadzenie badań aktowych, ale taką pierwszą konkluzją, którą może ja już na dzień dzisiejszy nie eksponuję, ponieważ patrzymy na ten problem już z perspektywy 20 miesięcy obowiązywania tej nowelizacji, ale taką pierwszą konkluzją było to, że w zasadzie nie została dostrzeżona tak istotna kwestia, jak w ogóle zmiana przepisów prawnych w zakresie zniesienia wnioskowego trybu ścigania. Ja mniej więcej w 20% przebadanych przypadków spraw znajdowałem w aktach tego typu oświadczenia lub tego typu różnego rodzaju zastrzeżenia ze strony właśnie ofiar tutaj przestępstwa, że one wnoszą o ściganie czynu, o którego popełnieniu zawiadamiają. Co to znaczy? To znaczy, że po prostu gdzieś nie utrwaliło się to, nie zostało to zarejestrowane, że mamy zniesienie wnioskowego trybu ścigania. To oświadczenie o tym, że się składa wniosek o ściganie, no ono miało różne formy, prawda? Ono było raz w protokole przesłuchania, ono raz było na przykład jakimś takim jednozdaniowym sformułowaniem w protokole przesłuchania, było czasem w specjalnym miejscu w protokole jakoś wyeksponowane, niemniej to zauważyłem w pierwszej kolejności, że był problem generalnie z recepcją samych przepisów i z samą znajomością prawa w zakresie tego, czy przestępstwo ścigania, przestępstwo zgwałcenia jest ścigane na wniosek, czy też nie jest. Natomiast moja druga konkluzja, jaka wynikała z tych badań, no i wynikała też z samej konstrukcji ustawy z 13 czerwca 2013 roku, była taka, że my tak naprawdę obecnie funkcjonujemy w dwóch reżimach prawnych. Funkcjonujemy w reżimach prawnych kodeksu karnego i kodeksu postępowania karnego w brzmieniu, które obowiązywało do 27 stycznia i obowiązuje po 27 stycznia. I tak naprawdę zawsze ten prowadzący postępowanie przygotowawcze funkcjonariusz musi patrzeć na datę czynu. To jest kwestia niezwykle istotna z perspektywy przede wszystkim obowiązków procesowych i obowiązku uzyskania lub braku obowiązku uzyskania wniosku o ściganie zgwałcenia. Ja nie muszę oczywiście przypominać Państwu, jakie są tutaj konsekwencje braku wniosku o ściganie, jeżeli chodzi o czyny popełnione przed 27 stycznia 2014 roku. Niemniej to, tak jak mówię, dość niefortunnie przez ustawodawcę ten tryb wnioskowy został tutaj zniesiony. Nie wiem, ja do końca naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego decyduje data czynu, a nie data po prostu wszczęcia postępowania. Niemniej, tak jak mówię, w moim przekonaniu ten problem za chwilę zniknie, ponieważ oddalamy się już w pewien sposób od tej daty 27 stycznia 2014 roku. Niemniej jeszcze w wielu sprawach na pewno ten problem gdzieś nam się tutaj pojawi. Proszę Państwa, ja w tym, na dwa slajdy wcześniej podkreśliłem tutaj, że artykuł 55 eksponuje tę niejako konieczność, czy też może to nie jest najtrafniejsze sformułowanie, ale taką celowość uniezależnienia w ogóle samego ścigania przestępstwa zgwałcenia od woli osoby, która jest pokrzywdzona tymże przestępstwem. Taka jest mniej więcej najbardziej ogólna wymowa tego przepisu, wynikająca właśnie z ustępu pierwszego tegoż artykułu. Proszę Państwa, badając tutaj, w jaki sposób jest recypowany tenże przepis, ja doszedłem do wniosku, że na gruncie tych badanych spraw pojawiło nam się coś takiego jak znane wcześniej zjawisko ukrytego cofnięcia wniosku o ściganie. Jest kilka opracowań poświęconych ściganiu przestępstwa zgwałcenia przed nowelizacją z 13 czerwca 2013 roku, między innymi jest takie badanie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przeprowadzone przez panią profesor Dudkę, która wskazywała, że pojawia się w tych sprawach o zgwałcenia coś takiego jak brak woli ścigania przestępstwa zgwałcenia na pewnym etapie postępowania, już po wszczęciu na przykład po prostu ze strony osoby pokrzywdzonej jest coraz mniejsza wola tego, aby sprawca przestępstwa został pociągnięty do tej odpowiedzialności. No i generalnie, tak szczerze powiedziawszy, ja spotkałem się z czymś bardzo podobnym na gruncie tychże postępowań badanych już co do czynów już popełnionych po 27 stycznia i pojawiały mi się w aktach takie rzeczy, na przykład jak
oświadczenie o braku woli ścigania, czy też oświadczenie o tym, że osoba pokrzywdzona nie jest zainteresowana ściganiem danej sprawy. Pojawiały mi się takie zachowania wśród osób pokrzywdzonych, jak bezpodstawna odmowa składania zeznań przez osobę pokrzywdzoną, jak zmiany tychże zeznań, jak takie oświadczenia jak o cofnięciu oskarżenia. No, proszę Państwa, no, w mojej ocenie wnioskowy tryb ścigania był wznoszony, aby unikać tego typu sytuacji, unikać sytuacji polegających na tym, że takie zachowanie osoby pokrzywdzonej będzie rzutowało w konsekwencji na konkretne rozstrzygnięcie procesowe, a precyzyjnie będzie skutkowało umorzeniem postępowania. Niemniej w tych badanych sprawach jak dostrzegłem to, że organy ścigania bardzo często właśnie na podstawie tego typu oświadczeń, wskazując wprost w uzasadnieniach konkretnych decyzji procesowych, wskazywały, że nie będą prowadzić postępowania dalej, ponieważ nie widzą tutaj interesu procesowego osoby pokrzywdzonej. Więc wydaje mi się, że na tym polu ten standard konwencyjny no, cierpiał, jeśli nie powiedzieć, że był po prostu martwym, tak? Proszę Państwa, artykuł 55 ustęp 2 konwencji stambulskiej. Strony przyjmą regulacje prawne lub inne rozwiązania niezbędne, by na warunkach określonych w prawie krajowym instytucje rządowe i organizacje pozarządowe oraz doradcy wyspecjalizowani w sprawach przemocy domowej mogli pomagać lub wspierać ofiary na życzenie tychże ofiar. I proszę Państwa, ja mam taką konkluzję generalną, że ten przepis może być na różne sposoby interpretowany, jak go niejako implementować, w jaki sposób zapewnić tutaj to instrumentarium wsparcia. Ja w swoich badaniach skupiłem się natomiast na tym, żeby poruszyć ten aspekt szeroko rozumianego wsparcia, nie tylko prawnego, ale też psychologicznego ofiar. I oczywiście badałem to na różnych płaszczyznach, ale generalnie zwróciłem uwagę na przykład na kwestię wszelkiego rodzaju dochowania niezbędnej staranności przy wszelkiego rodzaju pouczeniach osób pokrzywdzonych na temat ich praw przy okazji różnych czynności procesowych. I miałem takie na przykład konkluzje, że z tymi informacjami dla ofiar, dla osób pokrzywdzonych, dla ofiar przestępstwa, no bywało różnie. Najbardziej zastanawiało mnie to, że część badanych przeze mnie spraw dotyczyła spraw, które w świetle ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należałoby kwalifikować jako sprawy z zakresu przemocy w rodzinie. I proszę Państwa, na gruncie tej ustawy funkcjonuje taka instytucja jak wytyczne prokuratora generalnego. One są wydawane co 2 lata, ostatnio z większą częstotliwością, ale to wynikało z tego, że właśnie zmienił się stan prawny ustawą z 13 czerwca 2013 roku. No i te wytyczne prokuratora generalnego mają stanowić pewne wskazówki dla prowadzących postępowanie, jakiego typu kroki wspierające przede wszystkim właśnie ofiary przemocy domowej powinni oni podejmować w toku postępowań. Natomiast w takiej warstwie informacyjnej dla osób pokrzywdzonych mnie zastanawiało to, że przeważnie bardzo rzadko w ogóle prokuratorzy mieli tą świadomość, że te wytyczne funkcjonują, a w jednej prokuraturze znalazłem takie akta sprawy, gdzie chyba w 5 czy w 4 sprawach w ogóle te wytyczne były sprzed 3-4 lat. To pokazuje właśnie, to mi pokazało tak naprawdę to, że może ktoś się nawet starał, żeby tutaj wdrożyć niejako te standardy ochronne wynikające z wytycznych. Niemniej no było to na tyle nieudolne, że nikt tak naprawdę, a szczególnie osoba pokrzywdzona z tych swoich obowiązków procesowych skorzystać do końca nie mógł. Artykuł 56 konwencji. Proszę Państwa, to jest dosyć szeroka, on ma dosyć szeroką formułę, ponieważ to jest przepis, który mówi, do jakich praw konwencja w zakresie tutaj funkcjonowania osób pokrzywdzonych w postępowaniach karnych, na straży jakich praw właśnie konwencja stoi. I tam między innymi są wymienione takie prawa, jak prawo do bycia wysłuchanym w trybie zeznań, w tym zeznań w trybie zaocznym, czy też pod nieobecność sprawcy, czy też przy użyciu odpowiednich technologii, a także między innymi tam jest takie wskazane, jak gwarancja unikania kontaktu ze sprawcą w sądzie. No i proszę Państwa, jak znowu sięgniemy do naszej nowelizacji z 13 czerwca 2013, no to są tam 2 przepisy intertemporalne, które miały niejako wzmacniać tą gwarancję prawa do bycia wysłuchanym. To były to przepisy przejściowe, które z jednej strony dotyczyły właśnie organizowania tego systemu
pomieszczeń, specjalnie przygotowanych pomieszczeń, w których tego typu przesłuchania miały być prowadzone, a drugi przepis dotyczył dostosowania pomieszczeń w sądach, w organach ścigania do tego, aby możliwe było realizowanie przesłuchań przy użyciu aparatury rejestrującej dźwięki i obraz. Na dzień dzisiejszy jesteśmy już po obu okresach przejściowych, ostatni z nich minął 27 lipca 2015 roku. Niemniej przynajmniej z tego, z moich informacji wynika, że no, nie do końca zostało wdrożone to założenie, żeby przystosować odpowiednią liczbę pomieszczeń do potrzeb, jakie wynikają właśnie z chociażby z nowelizacji polegającej na wprowadzeniu artykułu 185c i d Kodeksu Postępowania Karnego. Wiem, że był niedawno przetarg w Ministerstwie Sprawiedliwości na przygotowanie kolejnych pomieszczeń, niemniej wydaje mi się, że to ciągle jest kropla w morzu tychże potrzeb. I tak naprawdę właśnie jak ten standard konwencyjny funkcjonuje, jeżeli chodzi o ten właśnie, o to podwórko polskie, o to instrumentarium. My mamy w 185c specjalną regulację na okoliczność podprocedowania z osobami pokrzywdzonymi przestępstwem zgwałcenia, ale też nie tylko, bo to jest przepis, który dotyczy przesłuchań w sprawach o przestępstwa z artykułu 197 i 199. Niemniej w mojej ocenie te badania pokazały, że jest jeszcze wiele do zrobienia. I proszę Państwa, gdzie na przykład dostrzegłem problemy związane z realizacją tego prawa do wysłuchania? Przede wszystkim taki zasadniczy problem, jak zdefiniować dzisiaj określenie zebranie najważniejszych faktów i dowodów. Mamy nowy przepis artykułu 185c paragraf 1, który mówi o tym, że żeby ograniczać w takim niezbędnym stopniu ten pierwszy kontakt funkcjonariusza odbierającego ustne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z osobą pokrzywdzoną. Niemniej w mojej ocenie jest duży problem i duża dysproporcja w zakresie właśnie podejścia do tego problemu, ponieważ tak naprawdę nikt nie wie, co jest tak naprawdę najważniejszym faktem i dowodem w tego typu sprawach. Zwłaszcza, że to dotyczy czynności polegających na odebraniu ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. To nie jest czynność z zakresu, nie wiem, szeroko rozumianego, nie wiem, zbierania śladów kryminalistyki. Tu jest po prostu kwestia odebrania od osoby pokrzywdzonej po prostu ustnej relacji na temat tego, co się stało. I to jest moim zdaniem pierwszy problem, gdzie tutaj nad tym standardem konwencyjnym musimy się zastanowić. Druga rzecz. Przesłuchania nie odbywały się w sprawach, w których wszczęto dochodzenie. Miałem kilka spraw, które pomimo statystycznego zakwalifikowania ich pod artykuł 197, czyli pod zgwałcenie, i przekazanych mi do badania, nie toczyły się w formie śledztwa. Pomimo, że wynika to wprost z kodeksu, że w tego typu sprawach powinno być wszczynane śledztwo, wszczynane było dochodzenie. Jaka była konsekwencja takiego zakwalifikowania przede wszystkim tego czynu, który został zgłoszony niejako zgwałcenia i wszczęcia dochodzenia? Ano taka, że przede wszystkim w tego typu sprawach nie odbywały się już później te przesłuchania przez sąd w trybie 185c paragraf 2 i następne. Kolejna konstatacja, która się pojawiała, to żeby w ogóle doszło do przesłuchania sądowego osoby pokrzywdzonej zgwałceniem, czyli tego w założeniu jednokrotnego przesłuchania, które ma być prowadzone na gruncie artykułu 185c, musi być zawsze wszczęte postępowanie przygotowawcze. Generalnie sekwencja czynności wygląda tak, że wraz z postanowieniem o wszczęciu śledztwa kierowany jest wniosek do sądu o to, aby przeprowadzić przesłuchanie w trybie artykułu 185c. W sprawach, gdzie były odmowy wszczęcia czy też umorzenia w trybie 308, w ogóle nie było przesłuchań sądowych. Czyli ten aspekt gwarancyjny, bo to przesłuchanie w trybie 185c jest wyrazem takiego przekonania, że to ma gwarantować przede wszystkim ochronę przed wtórną wiktymizacją osoby pokrzywdzonej, to realizacja tej gwarancji jest uzależniona od faktu wszczęcia postępowania. Bez wszczęcia postępowania nie ma tego typu przesłuchań. Kolejny dostrzeżony problem. Terminowość posiedzeń. Ja miałem różne terminy posiedzeń. Miałem, o co chodzi? Chodzi o generalnie o upływ czasu pomiędzy, prawda, wydaniem przez prokuratora postanowienia o konieczności przesłuchania osoby pokrzywdzonej w trybie 185c
do dnia samego przeprowadzenia takiego przesłuchania. Ja miałem różne terminy. To był termin w niektórych sądach jednodniowy, ale zdarzały się też przypadki oczekiwania na tego typu przesłuchanie przez powiedzmy 2 tygodnie, nawet do kilku tygodni. Natomiast tutaj jest taka istotna zmiana, ponieważ niedawno zmienił się regulamin urzędowania sądów powszechnych i gdzieś ten, być może jest to mój mały sukces, ale gdzieś jest tutaj taka sugestia w tym regulaminie została uwzględniona, aby traktować w sposób podobny te sprawy do kierowanych do sądu wniosków, chociażby o zastosowanie środków zapobiegawczych. Czyli traktować je jako sprawy pilne i dzisiaj sprawą pilną, do spraw pilnych właśnie zalicza się właśnie sprawy, gdzie ma zostać przeprowadzone przesłuchanie przez sąd w trybie artykułu 185c. No i ostatni problem, o którym ja już wcześniej powiedziałem, to ten brak wystarczającej liczby pomieszczeń dostosowanych do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości. Chodzi o rozporządzenie z 18 grudnia 2013 roku. Proszę Państwa, i tak naprawdę już ostatni slajd i ostatni dostrzeżony problem, może wprost z konwencji ja tego nie wyczytałem, literalnie czytając, wykładając tekst konwencji, nie znalazłem tutaj takiego prawa do tego, aby nie powielać czynności z udziałem osób pokrzywdzonych w zakresie właśnie ścigania przestępstwa zgwałcenia. Niemniej w tej nowelizacji, z uzasadnienia nowelizacji z 13 czerwca 2013 roku wprost wynika, żeby po prostu, że te regulacje dotyczące chociażby ograniczonego zakresu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, czy też właśnie wprowadzenia tego specjalnego trybu sądowego przesłuchiwania osób pokrzywdzonych, czyli tego artykułu 185c. One są wprowadzane po to, aby unikać właśnie takiej sytuacji multiplikowania czynności z udziałem osób pokrzywdzonych. Bo jak wygląda tak naprawdę typowa sekwencja czynności z udziałem takiej osoby pokrzywdzonej? No, ja pozwoliłem sobie tutaj wskazać, że tak naprawdę może być to kilka przesłuchań, kilka czynności procesowych polegających na wysłuchiwaniu tejże osoby pokrzywdzonej. To tak naprawdę do pierwszego takiego przesłuchania dochodzi już w ramach rozpytania na miejscu zdarzenia, czy też w miejscu zamieszkania, czy też w miejscu, z którego po prostu osoba pokrzywdzona po prostu zawiadamia organy ścigania i oczekuje, prawda, na ich interwencję. Taką drugą czynnością w związku z tym będzie i przeważnie jest przesłuchanie w ramach odebrania ustnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Kolejną tego typu czynnością i kolejną czynnością w tej sekwencji właśnie jest to przesłuchanie sądowe w trybie 185c, paragraf 2. Kolejną czynnością z udziałem osoby pokrzywdzonej jest bardzo często tak naprawdę przesłuchanie, czy też dosłuchanie, czy też wysłuchanie przez biegłego. Bardzo często się zdarza, że do tego, oprócz postanowienia o tym, że trzeba osobę pokrzywdzoną przesłuchać przez sąd w trybie 185c, to powołuje bardzo często prokurator też biegłego, który na przykład ma się wypowiedzieć co do na przykład skłonności do konfabulacji, tak, sposobu postrzegania pewnych zjawisk przez osobę pokrzywdzoną. I bardzo często właśnie ten biegły też uczestniczy w posiedzeniu sądowym w trybie 185c, a później na okoliczność i z uwagi na konieczność wydania opinii on przeprowadza tak naprawdę własny wywiad z osobą pokrzywdzoną. No i proszę Państwa, jest jeszcze jedna możliwość tak naprawdę, żeby po raz kolejny doprowadzić do przesłuchania osoby pokrzywdzonej, ponieważ 185c paragraf 3 przewiduje, że my możemy jeszcze raz przesłuchiwać taką osobę pokrzywdzoną. Także tak jak mówię, wydaje mi się tutaj, że na pewno z takiej ogólnej filozofii konwencji jesteśmy w stanie wyprowadzić wniosek, aby działania organów ścigania w zakresie ścigania tego szczególnie newralgicznego przestępstwa, no żeby tak naprawdę odbywały się z maksymalnym ograniczeniem tego uczestnictwa osoby pokrzywdzonej. I wydaje mi się, że na tym polu jest jeszcze naprawdę dużo do zrobienia. Proszę Państwa, to tyle z mojej strony. Jeżeli pojawią się jakieś pytania i uwagi, to ja oczywiście najbardziej kompetentnie, jak tylko mogę, postaram się na nie odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. I ostatnie wystąpienie przedstawi pani nadkomisarz Wanda Mende. Pani nadkomisarz jest ekspertem Wydziału Prewencji, Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
Od ponad 15 lat zajmuje się m.in. zagadnieniem przemocy w rodzinie. Aktualnie w Komendzie Głównej Policji koordynuje działania policji właśnie w obszarze przemocy w rodzinie. Jest również członkiem zespołu monitorującego i członkiem Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję za szerokie przedstawienie. Ja na początku chciałabym w imieniu Komendanta Głównego Policji, pana Generalnego Inspektora Krzysztofa Gajewskiego, podziękować za zaproszenie i przeprosić, że osobiście nie mógł uczestniczyć, wydelegował mnie, ale wcześniejsze zobowiązania poskutkowały tym, że po prostu termin dzisiejszego spotkania nie mógł się wpisać w jego kalendarz. Mam nadzieję, że godnie zastąpię pana komendanta i że podołam temu, co się tutaj dzieje. Przepraszam, że stoję, ale mam ADHD i tak jak siedziałam już tyle czasu, to mnie trochę to męczyło, więc oczywiście bardzo ciekawe wystąpienia były. Mówiąc na samym końcu takiego panelu, jest się i w dobrej, i w złej sytuacji. Zła jest taka, że przedmówcy już dużo powiedzieli i trzeba po prostu albo się do tego odwołać, albo pominąć te kwestie, a dobra, że można trochę polemizować, czego moi przedmówcy szanowni nie mieli takiej możliwości. I ja zacznę może od tego, o czym mówił pan mecenas, mianowicie po pierwsze od pokojów przyjaznego przesłuchania, czyli tych pokoi, które od 2003 roku były wykorzystywane do przesłuchiwania dzieci, a jak już to pan mecenas stwierdził, rzeczywiście od niedawna również do przesłuchiwania osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem z artykułu 197 do 201 bodajże, albo 2 kodeksu karnego. I oczywiście rozporządzenie, które tu było przywołane, reguluje w sposób, bardzo dobrze się takie rozporządzenie pojawiło, reguluje w sposób bardzo szczegółowy sam sposób przesłuchiwania. Ja się tutaj troszkę do tego odniosę, bo też się wiele nad tym zajmowałam, że bardzo często, nie chciałabym tutaj w żadną grupę zawodową oczywiście uderzać, sędziowie, którzy mieli przesłuchiwać, zadaniem sędziów, które było przesłuchanie dzieci, w takim pokoju przyjaznego przesłuchania nie do końca byli przygotowani do samej czynności przesłuchania. Jeżeli korzystali z pokoi, które są usytuowane w komendach policji, gdyż rozporządzenie dalej przewiduje taką możliwość, że powinny być w sądach, jeżeli nie ma takiej możliwości, to w prokuraturach policji bądź innych instytucjach, których zadania ustawowe się wpisują w jakiś sposób wprowadzenie tego pokoju, czy to są na przykład powiatowe centra pomocy w rodzinie w kraju, że sędziowie powinni w takich pokojach przesłuchiwać. Oczywiście problem polegał na tym i sama z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że przyjeżdżał na przykład sąd na posiedzenie, przygotowywaliśmy taki pokój do tego, aby przesłuchanie dziecka odbywało się w sposób właściwy, czyli w pokoju, samym pokoju przyjaznego przesłuchania, żeby było miejsce dla sędziego, dla biegłego psychologa, a w pokoju technicznych dla pozostałych uczestników tego posiedzenia, czyli między innymi prokuratora, obrońcy. I co się okazywało? I na przykład bardzo często spotykaliśmy się z tym, że Wysoki Sąd mówił, że proszę tutaj dostawić krzesełka. I w malutkim pokoiku nagle pojawiały się wszystkie strony postępowania i wszystkie osoby, co rzeczywiście powoduje dyskomfort u każdej z tych osób. Więc wynika to z pewnych słabości ludzkich, tak to określę. Tu rozporządzenie wprost już reguluje, jak to powinno wyglądać, chociaż z informacji zebranych w kraju i od policjantów w komendach, gdzie takie pokoje są dalej prowadzone i zresztą od prokuratorów, mogę powiedzieć, że często jeszcze nie jest to tak, jak powinno być, że pan sędzia czy pani sędzia prosi przynajmniej protokolanta, żeby był w pokoju, w którym on przesłuchuje, bo sędziowie są przyzwyczajeni, że musi widzieć, co się pisze na monitorze, więc tak to się dzieje. Jeżeli chodzi o te techniczne wymagania, oczywiście pokoje, które prowadzone są w jednostkach organizacyjnych policji, w dużej mierze nie spełniają tych kryteriów. Największy problem jest nagrywaniem komunikacji pomiędzy pokojem technicznym a pokojem przesłuchań, czyli każde pytanie, jakie na przykład tutaj korzystając z zacnego gremium powiem, jak na przykład obrońca zadaje, musi być nagrane. Do tej pory się to tak odbywało, że ta część się nie nagrywała, potem były bardzo często zarzuty i może słusznie, że pytanie zostało inaczej zadane albo sąd w ogóle tego pytania nie zadał, więc teraz rzeczywiście rozporządzenie wskazuje na obowiązek nagrywania również nie tylko samego przesłuchania, ale również tych pytań. Oczywiście ewaluuje, tak jak tutaj już pani doktor była uprzejma powiedzieć, że ewaluują przepisy, tak samo ewaluuje i społeczeństwo i przyzwyczajenia, tak samo w przypadku pokoi przyjaznego przesłuchania. Do tej pory były to pokoje między pokojem technicznym a pokojem przesłuchania oddzielone szybą, widzieliśmy
tym przez szybę, co się dzieje. Teraz rekomendacje Ministerstwa Sprawiedliwości wspólnie z Fundacją Dzieciniczej są takie, aby jednak tej szyby nie było. Czyli zresztą KPK wprost wskazuje, że mogą to być przesłuchania na tak zwaną odległość, czyli w różnych pomieszczeniach sądu, czyli w jednym miejscu sądu, w jednym skrzydle jest pokój, a na przykład pozostali uczestnicy postępowania znajdują się całkiem w odległym pomieszczeniu. Chodzi tylko o to, żeby mieli obraz i dźwięk i była możliwość rejestracji tego, co się dzieje i zachowania osoby przesłuchiwanej. Na pewno Ministerstwo Sprawiedliwości stara się i tych pokoi przybywa, jeżeli chodzi o sąd i one są, jest wykaz tych pokoi. Jeżeli chodzi o pokoje prowadzone przez policję, mamy taki plan, znaczy osobiście mam taki plan stworzenia bazy, umieszczenia jej na stronie internetowej, żeby też można było wykorzystać. Oczywiście pojawiają się problemy finansowe, jak zawsze jest to kłopot, że tam, gdzie sąd posiada swój pokój, no, rodzi się pytanie, na ile my jako policja powinniśmy inwestować, żeby dać zadość przesłuchaniu w trybie 185a do C Kodeksu Postępowania Karnego, tym bardziej, że my tych przesłuchań nie przeprowadzamy, więc trochę interesów, w cudzysłowie, tak, no, finansowego w tym nie mamy, żeby w to inwestować. Oczywiście sobie tak troszkę żartuję, dlatego że 16 listopada wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej, w skrócie powiem nazwę, nie będę mówić całej nazwy, o ocenie potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem. I tam między innymi jedną z tych potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem może być przesłuchanie w warunkach przyjaznego przesłuchania. W związku z czym takim pokoju do tego wydzielonym, ale oczywiście on nie musi spełniać kryteriów zawartych w rozporządzeniu. To tyle, jeżeli chodzi o pokoje, bo rzeczywiście to się dzieje, baza wzrasta, bazy, myślę, że jeżeli sąd, bo tu też jest czynnik ludzki, że często sądy, no często jest trudno się sądowi wybrać poza swoją siedzibę i idą troszkę na skróty, ale jeżeli sąd ma taką wolę, to naprawdę wierzcie im Państwo, że w danym powiecie lub w sąsiednim powiecie takie pokoje można już znaleźć. Jeżeli chodzi o ten długi czas oczekiwania na przesłuchania w trybie 185C, rzeczywiście analizowaliśmy takie, jak długo trwa oczekiwanie i średnia pod koniec maja, na początku czerwca w kraju wynosiła 5 tygodni. Wszyscy doskonale wiemy, że przy zgwałceniu 5 tygodni to jest ogrom czasu. Rzeczywiście tutaj była zmiana przepisów, o których pan mecenas mówił i pytałam pod koniec września, jak to wygląda. Skróciło się to rzeczywiście do mniej więcej półtorej tygodnia, góra dwa tygodnie, czyli to już jest taki duży plus z korzyścią dla osoby, która została pokrzywdzona tego rodzaju przestępstwem. Co tak na marginesie tych wcześniejszych. Też się bardzo cieszę, bo to jest rzeczywiście bardzo trudne. Oczywiście tych trudności, o których pan mecenas mówił, tam w jednej to się rzeczywiście w tych trudnościach pojawiło, to jest jeszcze kwestia, jak to zostało nazwane, rozpytania przez policję, no bo to rzeczywiście czynność, która się zdarza. Niemniej pojawia się problem nawet przy tym przyjęciu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, na co sygnalizują prokuratorzy i również policjanci, że nie możemy zapytać o rysopis. I wiemy doskonale, proszę Państwa, jeżeli to jest osoba obca, że jeżeli ja nie mogę zapytać, jak ona wyglądała, to za te dwa tygodnie, czy nawet za tydzień, jak sąd ją przesłucha szczegółowo, to ten sprawca może być już w drugim końcu Unii Europejskiej. I znalezienie osoby może być już bardzo trudne. Więc to są te okoliczności, które się pojawiają jako trudności w zakresie ścigania tego rodzaju przestępstwa. To tyle tytułem takiego ad vocem. I teraz przejdę do obowiązywania Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w praktyce działalności policji. Jak już tutaj pani mecenas była uprzejma mnie przedstawić, ja się przede wszystkim zajmuję przemocą w rodzinie, co nie oznacza, że przemoc seksualna jest mi obca, aczkolwiek jeżeli chodzi o czynności dochodzeniowe, śledcze, nie jest to moja domena. I tak zastanawiając się nad taką strukturą dzisiejszego wystąpienia tu przed Państwem. Miałam całkiem inny pomysł jeszcze dzisiaj rano tu jadąc, w trakcie jestem przewrotnym człowiekiem, więc zmieniłam tą zasadę i pozwolę sobie oczywiście powiedzieć, jak to mawiał klasyk, oczywistą oczywistość, artykuł 7 Konstytucji, który mówi, parafrazując go oczywiście, że policja działa w granicach określonych przez prawo, czyli to, co mi przepis
wskazuje, ja to mogę robić, odwrotnie niż obywatel. Oczywiście konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie, odnosi się, ma zastosowanie do wszelkich form przemocy wobec kobiet, w tym przemocy domowej, która dotyka kobiety w nieproporcjonalnie wyższym stopniu. I oczywiście należy tutaj, chociaż powołując się na statystyki nasze, którymi zarządzam, dotyczące wszczętych procedur niebieskiej karty, mogę wskazać, że około 92% osób pokrzywdzonych, czy wobec wskazanych jako osoby, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie, stanowią kobiety. I zmieniając właśnie tok swojego wystąpienia, powiem tak. Od 1 sierpnia wchodzi w życie, w Polsce obowiązuje konwencja Rady Europy, rzeczona już. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które odpowiada za regulacje, za przepisy, za organizację wszystkiego, co jest związane z przemocą w rodzinie. My nazywamy w kraju to na dzień dzisiejszy przemoc w rodzinie. Konwencja mówi tu o przemocy domowej. Wystąpiliśmy do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dokładnie do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej z zapytaniem, czy po wejściu w życie konwencji należy stosować definicję przemocy domowej zawartej w konwencji, zaraz powiem, na czym polega ta różnica, czy tą, która dalej obowiązuje w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Różnica jest oczywiście troszkę głębsza, ale ja powiem, o co nam chodziło. W definicji konwencyjnej mówi się również o przemocy stosowanej przez byłych małżonków i byłych partnerów. W definicji ustawowej obecnie wynikającej z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie mówi się tylko o przemocy wobec osób najbliższych w rozumieniu artykułu 115 paragraf 11 kodeksu karnego, czyli albo wspólnie zamieszkujących, albo małżonków, dzieci, dziadków i tak dalej. A drugą rzecz, o której tutaj już mówiła pani doktor Spurek, dotyczyło to zapytanie również dzieci będących świadkiem przemocy. Konwencja wskazuje, że dzieci, które są świadkiem przemocy w rodzinie, dokładnie mówi tak, uznają, że dzieci są ofiarami przemocy domowej, również jako świadkowie przemocy w rodzinie. Na dzień dzisiejszy ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie możemy mówić o ofierze przemocy wtedy, kiedy to ona jest obiektem tej formy przemocy. Obserwując, nie traktujemy dziecka jako świadka. No i otrzymaliśmy odpowiedź, która dla nas była bardzo istotna i ważna, dlatego że pamiętajmy, że cały system przeciwdziałania przemocy w rodzinie na dzień dzisiejszy wymaga pewnego współdziałania wielu podmiotów. Bardzo często jest tak, że te podmioty, mając różne zdania, jeżdżąc po kraju się często z tym spotykam, że co innego mówi na przykład przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego, co innego policjant, co innego pracownik socjalny, a co innego jeszcze pedagog, występują z zapytaniami zarówno do nas, do Komendy Głównej, jak i do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Więc dla nas było to bardzo istotne i ważne, żeby nie spotkać się z zarzutem przekraczania uprawnień czy niesłusznym wszczynaniem procedury. I rzeczywiście w sierpniu ministerstwo, oczywiście tu w piśmie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przywołaliśmy przepisy krajowe, czyli ja sobie pozwolę zacytować artykuł 91 ustęp 2 Konstytucji, który wskazuje, że umowy ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie mają pierwszeństwo przed ustawą w sytuacji, kiedy nie da się ich pogodzić z umową międzynarodową. Oczywiście tam, gdzie wymaga to regulacji, o których za chwilę powiem, bo są przepisy, które wymagają od konkretnych regulacji w porządku prawnym, ale sama definicja w ocenie naszej jako policji nie wymagała tutaj żadnej regulacji. No i otrzymaliśmy odpowiedź, ja nie będę cytować Państwu całej, ale powiem tylko tyle, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odpowiedziało nam w ten sposób, że do czasu zmiany przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i innych ustaw mamy korzystać z definicji zawartej w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Czyli dalej, oczywiście tu uzasadniając swoje wystąpienie, ministerstwo stwierdziło, że konwencja nie narzuca rozstrzygnięć, jakie państwa strony muszą przyjąć, że konwencja nie mówi, w jaki sposób to należy zrobić, a procedura niebieskiej karty i
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na dzień dzisiejszy dotyczy tylko osób wspólnie zamieszkujących lub osób najbliższych, a pozostałe osoby mogą korzystać z innych przepisów zawartych w polskim porządku prawnym, czyli to regulują inne przepisy i dopóki nie zostaną dostosowane przepisy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innych ustaw, to należy stosować, jeżeli chodzi o procedurę niebieskiej karty, należy stosować to, co na dzień dzisiejszy obowiązuje. Dlaczego o tym tyle mówię? Dlatego, że to jest bardzo ważne, jak już tu pani mecenas była uprzejma mnie przedstawić, jestem członkiem zespołu monitorującego, jest to ciało doradcze przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej i rzeczywiście jako zespół monitorujący przygotowaliśmy propozycje rozwiązań prawnych dostosowujących przepisy, polskie przepisy do konwencji o przeciwdziałaniu, zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet, w tym przemocy w rodzinie. Oczywiście reszta będzie zależała od parlamentu, to nie jest już nasza tutaj domena. Ale zanim przejdę do tych rozwiązań, mam jeszcze chwilkę, to zanim przejdę do tych rozwiązań, jeszcze po kolei tak analizując zapisy konwencji z perspektywy policji, pozwolę sobie o kilku rzeczach powiedzieć. Takim bardzo ważnym i istotnym artykułem, o którym mówiła też pani doktor Spurek, jest artykuł 11, który mówi o gromadzeniu danych statystycznych w odpowiednim podziale i regularnych odstępach czasu. Rzeczywiście, zanim jeszcze Polska ratyfikowała konwencję Rady Europy, były spotkania z przedstawicielami Rady Europy, które między innymi miały polegać na wycenie kosztów, jakie ponosi państwo polskie w związku z występowaniem przemocy w rodzinie. Okazało się to bardzo trudne. Oczywiście mówimy o wycenie wszystkich podmiotów w tym uczestniczących poprzez zwolnienia lekarskie, poprzez badania lekarskie, poprzez leczenie tych osób. I rzeczywiście, aby można było mówić o wycenie, mnie trochę, nie ukrywam, że nie jestem feministką, zabolało to, że musieliśmy uwzględniać w tej wycenie tylko kobiety. Bo dla mnie na przykład dziecko doznające przemocy w rodzinie z perspektywy krzywd, jest, czy to będzie chłopczyk, czy to będzie dziewczynka, jest tak samo bezradne. Ale Rada Europy oczekiwała od nas, że przemnożymy te wszystkie liczby przez koszty tylko w przypadku, kiedy tej przemocy doznaje dziewczynka lub kobieta, a już nie chłopczyk. Oczywiście, dlaczego to mówię, bo to wymagało dostosowania też danych statystycznych do już tych potrzeb. Więc rzeczywiście wprowadziliśmy, jeżeli chodzi o samą procedurę niebieskiej karty, wprowadziliśmy podział na płeć, bo tego nie mieliśmy w zakresie małoletnich i w zakresie nieletnich stosujących przemoc w rodzinie. Jeżeli chodzi o gromadzenie danych związanych z przestępstwami, to również dostosowaliśmy płeć, czyli gromadzenie przez nas danych na płeć osoby pokrzywdzonej. Wcześniej tego nie było, teraz była tylko płeć sprawców, teraz również mamy już płeć osób pokrzywdzonych. Oczywiście te dane, trzeba jasno powiedzieć, każdy z podmiotów ma troszkę inaczej gromadzone w innym systemie, inaczej to funkcjonuje i czasami trudno je zebrać razem, żeby były w jakiś sposób kompatybilne, ale każda z instytucji Ministerstwa Sprawiedliwości, z tego co wiem, też już w swoich danych, które gromadzi, wprowadziło podział na płeć, więc to się po prostu dzieje tu i teraz. Kolejnym artykuł konwencji, który ma zastosowanie do policji, to jest szkolenie specjalistów. I oczywiście to szkolenie specjalistów konwencja określa w czterech takich bardzo ważnych aspektach. Oczywiście ja bym tutaj nie chciała też pomijać państwa jako palestry, ponieważ szkolenie pełnomocników czy obrońców w zakresie tych zjawisk też jest bardzo istotne i ważne, ponieważ część przestępstw, mogę tu powiedzieć chociażby o przemocy w rodzinie, ale myślę, że w przypadku zgwałceń jest podobnie, czy w ogóle przestępstw na tle seksualnym jest podobnie, wymagają wiedzy, wymagają znajomości tego zjawiska. To nie są tylko suche paragrafy, ponieważ zachowanie tych osób często jest uwarunkowane całym mechanizmem psychologicznym tego, co się zadziało. I tu sobie pozwolę na taką małą prywatę. Ostatnio przychodzi do mnie jeden z pełnomocników strony, osoby pokrzywdzonej przemocą w rodzinie i mówi, że coś, no nie potrafi się z tą panią porozumieć. Chciałby jej pomóc, ale nie wie jak. I jak tak analizowaliśmy sytuację krok po kroku, okazało się, że pani po prostu no jest jest osobą, która żyła w długotrwałym związku przemocowym, więc pewne mechanizmy psychologiczne w niej już zaistniały i bez fachowej pomocy samo rozwiedzenie, po pierwsze, nie załatwi tematu, bo ona wejdzie w kolejny związek prawdopodobnie przemocowy, dlatego że z jej zachowań psychologicznych
no, jest bardzo narażona na to, żeby ponownie mieć taki związek. Tu wrócę do swojego podwórka policji. Często bywało tak jeszcze paręnaście lat temu, czy parę lat temu, gdzie moi koledzy dzielnicowi, idąc na przykład do pani doznającej przemocy w rodzinie, mówili tak, niech się pani rozwiedzie i będzie święty spokój. Pani się rozwodziła, zakładała kolejny związek i znowu była osobą doznającą przemocy. I co się działo u mnie w jednostce? I moi koledzy mówią do mnie, ta pani to lubi. No bo jak jest drugi związek i to się dzieje, to lubi. Ale proszę Państwa, ja to z różnych środowisk słyszę, i lekarskich, i niestety przykro powiedzieć, ale również ze strony mecenasów czy radców prawnych. To nie jest tak. Po prostu musiałaby trafić naprawdę na osobę, która nie wykorzysta tych mechanizmów psychologicznych, które ta pani jest przeświadczona, że ona zawsze będzie osobą, która doznaje przemocy w rodzinie. To nie jest temat dzisiejszego wystąpienia, żeby o tym mówić, ale warto też się nad tym pochylić. Czyli tutaj te szkolenia, przede wszystkim konwencja mówi o zapobieganiu oraz wykrywaniu aktów przemocy, czyli tutaj co zrobić, czyli i profilaktyka, i również jak zbierać materiał dowodowy. Równości kobiet i mężczyzn, potrzeb i praw ofiar przemocy, sposobów zapobiegania wtórnej wiktymizacji. I jako grupa zawodowa, jako policja rzeczywiście realizujemy te zadania. Oczywiście mamy świadomość wszyscy, zarówno Państwo, jak tutaj siedzicie, jak i ja, że możemy się szkolić, ale te szkolenia wymagają zmiany postaw, nie tylko wiedzy. Bo jeżeli ja nie zmienię swojego nastawienia, swojej postawy, swojego postrzegania, to ja mogę encyklopedyczną wiedzę i w każdą definicję, każde założenie pięknie wyrecytować, ale jak ja tego nie będę respektować, czyli przekładać na praktykę, to nie ma to najmniejszego znaczenia. I tu rzeczywiście aktualnie odbywają się szkolenia organizowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw równego traktowania w zakresie kontaktu z osobą, która doznała przemocy przede wszystkim seksualnej, dwudniowe szkolenia, w których uczestniczą interdyscyplinarne szkolenia w formie warsztatowej. Bardzo ciekawe, nawet miałam okazję uczestniczyć w Gdańsku w takim szkoleniu. Uczestniczą prokuratorzy. Powinni uczestniczyć prokuratorzy, sędziowie, pracownicy socjalni, policjanci. Różnie, w każdej apelacji było jedno takie szkolenie, czyli 12 takich szkoleń w skali kraju. Mogę powiedzieć, że były, na przykład tak jak w Gdańsku, nie było ani jednego sędziego, ale w kilku miejscach na przykład byli sędziowie, nie było znowu prokuratorów i tak dalej. Chodzi o kontakt i o to, żeby cokolwiek zrobić. Oczywiście my w ramach naszych szkoleń specjalistycznych również te treści uwzględniamy. Zwracamy bardzo dużą uwagę na zbieranie materiału dowodowego poza zeznaniami osoby pokrzywdzonej. Czyli żeby tak starać się pokierować sprawą, żeby osoba, że nawet jeżeli osoba pokrzywdzona skorzysta ze swojego prawa odmowy składania wyjaśnień, to żeby można było w jakiś sposób dowieść, co tutaj się, co się odbywa. I już przechodząc, bo wiem, że czas mnie już goni, przechodząc do tego meritum, to są artykuły od 50 do 53, no w sumie tak na dobrą sprawę do 53 konwencji, które wymagają bardzo dużej uwagi. Mianowicie artykuł 50 mówi o szybkiej reakcji, zapobieganiu i ochronie, nakazując państwom stronom, aby dosyć szybko podjęły skuteczne działania, oferując ofiarom stosowną i natychmiastową ochronę. I oczywiście jak przyjrzymy się tutaj, o czym troszkę pan mecenas mówił, wcześniej pani doktor, jak przyjrzymy się zmianom w przepisach, w prawie, zarówno unijnym, bo tutaj pewne dyrektywy się w międzyczasie pojawiały, nawet jeszcze jak konwencja nie była podpisana, ale już rzeczywiście Unia Europejska regulowała pewne rzeczy. W Polsce pojawiła się ustawa o ochronie pokrzywdzonego i świadka, pojawiała się, teraz za chwilę będzie implementowana dyrektywa właśnie o potrzebach, o ocenie potrzeb ofiar przestępstw. Tutaj dodam, że zostały opracowane przez zespół przy Ministrze Sprawiedliwości dwa takie kwestionariusze, jeden dla organizacji pozarządowych, drugi dla policji, prokuratury i sądu, który ma na celu ocenę potrzeb na każdym etapie postępowania, jeżeli chodzi o osoby pokrzywdzone przestępstwem, który oczywiście pojawia się problem, gdzie je włączyć, bo na dzień dzisiejszy, co z tego, że ja jako policjant zrobię taką ocenę potrzeb i na przykład wyjdzie mi jedną z takich potrzeb jest to, że od początku do końca wszystkie czynności z tą osobą pokrzywdzoną powinna prowadzić ta sama osoba.
Czyli od przyjęcia zawiadomienia tak należy zrobić, żeby to prowadziła jedna osoba, bo na przykład osoba ma problemy z nawiązaniem kontaktu z drugim człowiekiem. Czy żeby to była osoba tej samej płci. Czy właśnie mają się to odbywać w pokoju przyjaznego przesłuchania. Wszystkie czynności. Oczywiście jest tam wiele innych rzeczy, na które prowadzący może wskazać. No a jak już wspomniałam, dyrektywa nakazuje, żeby to było na każdym etapie postępowania, czyli powinno to trafić zarówno do prokuratury, jak i do sądu, żeby sąd już widział, że taka ocena została zrobiona. Ale proszę Państwa, teraz jeżeli po pierwsze, wiemy wszyscy doskonale, co może być w aktach sprawy, bo o tym mówią przepisy, czyli takiego kwestionariusza do akt głównych wprowadzić nie możemy, a z drugiej strony akta może przeglądać sprawca. Jaki jest sens, jeżeli tu wychodzi mi, że osoba pokrzywdzona przestępstwem boi się sprawcy, żeby sprawca o tym wiedział, że ona się go boi. Więc pojawiają się techniczne rzeczy, które wymagają na pewno uregulowania w prawie. Jednym z pomysłów jest umieszczenie tego kwestionariusza w aktach tej części dotyczących danych osobowych, czyli które już nie są ogólnodostępne, żeby sąd mógł zobaczyć, no, jak to ewaluowało. Oczywiście w trakcie, jak trwa dłużej postępowanie, kilka razy taką ocenę należałoby zrobić. I tutaj chcę tylko powiedzieć, że zakończył się pilotaż już tego narzędzia. Był on poddany w 12 apelacjach prokuratorskich w prokuratorach okręgowych wybranych, plus 12 rejonowych i w 34 jednostkach policji, w każdym garnizonie, bo mamy 17 garnizonów, po dwie jednostki zostały wskazane. Czyli trwał on od 20 sierpnia do 30 września. W poniedziałek dostaniemy informacje zwrotne z jednostek dotyczące, więc nie mogę się tutaj podzielić spostrzeżeniami z Państwem, ale rzeczywiście taka rzecz będzie miała miejsce. 28 października Rada zajmie się oceną tej ewaluacji i ewentualnie rozważy wprowadzenie. Czyli na pewno rząd, na pewno państwo podejmuje wszelkie starania, żeby te przepisy jak najszybciej zaimplementować. Artykuł 51, i nad tym się troszkę dłużej zatrzymam, wynika z tego artykułu ocena i zarządzanie ryzykiem. I chodzi o to, że każda państwo strona powinna ocenić ryzyko śmierci, powagi sytuacji, ryzyko powtarzania się aktów przemocy i należy to prowadzić, powinny to prowadzić różne podmioty. I rzeczywiście my w policji, przygotowując się do ratyfikowania konwencji, ja z tą konwencją miałam do czynienia jeszcze przed podpisaniem przez Polskę, ponieważ musiałam się wypowiedzieć w imieniu, zaproponować komendantowi rozwiązanie, czy Polska powinna ją podpisywać w ogóle, czy nie, więc to był pierwszy mój kontakt z tą konwencją, potem wielokrotnie również. I wprowadziliśmy w 2013 roku, mniej więcej na przełomie maja-czerwca, wspólnie z Fundacją Dzieci Niczyje oraz Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia, z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości zostało opracowane narzędzie szacowania ryzyka zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. To narzędzie było poddane ewaluacji, pilotażowi, odbywały się szkolenia kaskadowe, słowo klucz, ale rzeczywiście w każdym garnizonie szkoliliśmy policjantów, którzy od 1 stycznia 2014 roku mogą korzystać z tego narzędzia. Ono jest fakultatywne i ma ułatwić policjantom podjęcie decyzji co do izolacji sprawcy od ofiary. Świetnie Państwo się orientujecie, że jest artykuł 15a ustawy o policji, mówi o tym, że policja ma prawo zatrzymać sprawcę przemocy w rodzinie. I niestety tu się pojawia trudność, myślę, że w tym towarzystwie tego wyjaśniać nie muszę, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. To słowo bezpośrednie skutkowało trudnościami, kiedy ustają przesłanki tej bezpośredności, bo to jest tu i teraz. Jak ja wyprowadzam osobę, po godzinie ona jest spokojna, to czy już minęła ta bezpośredniość zagrożenia, czy nie. Niestety konwencja się troszkę dalej do tej bezpośredniości odnosi, co może być również trudne. Więc wprowadziliśmy takie czynniki ryzyka i na podstawie oczywiście odpowiedniej liczby czynników, to mniej więcej wygląda tak,
pozwolę sobie Państwu pokazać. Każdy z policjantów dostał, mamy dwa czynniki ryzyka, jedne w stosunku do osoby dorosłej, tutaj są te czynniki do zaznaczenia, znaczy mogłabym wyświetlić, ale myślę, że to już nie jest tak istotne, i drugie w stosunku do dziecka. Tu jest ewenement w skali świata, ponieważ mamy oddzielne w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia dziecka. I oczywiście te czynniki, 13 czynników w jednym i drugim przypadku się pojawia. W przypadku dorosłej osoby pierwsze trzy, jeżeli wystąpią, to należy oczywiście policjant podejmuje decyzję, ale tutaj ten kwestionariusz mu podpowiada, że rozważ zatrzymanie. Powinieneś nawet zatrzymać. W przypadku od 4 do 13 musi być tutaj kumulacja tych czynników, że jeżeli jest powyżej 4, mówi się powyżej 5, rozważ zatrzymanie. Oczywiście. Tak, oczywiście. Oczywiście, proszę bardzo. Do tego oczywiście każdy z policjantów przeszedł przeszkolenie i dostał taki podręcznik, który wyjaśnia, co w danym czynniku jest istotne, na co zwracać uwagę i jak to się dzieje. Jak już powiedziałam, jest to fakultatywne narzędzie, ale o tyle istotne, że ułatwia policjantowi, może ułatwić policjantowi podjęcie decyzji. Jest jeden warunek. Policjant jadąc na interwencję musi rozpoznać przemoc w rodzinie, bo dopiero wtedy z tego może korzystać. I tu się pojawiają pewne trudności i komplikacje z tym związane. Oczywiście jest to bardzo ważne i istotne z tej perspektywy, że to jest na stronie internetowej naszej, więc w Biura Prewencji Ruchu Drogowego, zakładce Wydział Prewencji, zakładka Przemoc w Rodzinie, Państwo możecie sobie oglądnąć na wszystkie sposoby, łącznie z podręcznikiem. I o tyle jest to ważne, istotne, i tutaj również w Krajowej Szkole Sądownictwa prowadzone są zajęcia dla sędziów, prokuratorów, że w przypadku złożenia zażalenia na zatrzymanie, pamiętajmy, że jest to naruszenie podstawowego prawa człowieka i prawa konstytucyjnego, no sąd też uwzględnia te czynniki. Oczywiście sam wypełniony kwestionariusz zostaje tylko w teczce, którą prowadzi dzielnicowy, dlatego że chciałabym podkreślić, i to ze względu na właśnie Państwa jako odbiorców, że to, że zaznaczymy podczas interwencji jeden czynnik, nie oznacza, że tam nie ma przemocy. Dlatego nie dołączamy tego do akt sprawy żadnej, nawet jeżeli jest prowadzone postępowanie przygotowawcze, bo to oznacza, że w tej sytuacji, w której był policjant tu i teraz, nie było zagrożone życie i zdrowie, co nie oznacza, że tam nie ma przemocy. Dlatego to pozostaje tylko w tej kwestii. Oczywiście nie skupiliśmy się na tym, na ponownym wystąpieniu aktów przemocy, i to jeszcze są rzeczywiście rzecz do zrobienia, chociaż tutaj Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Niebieska Linia, zresztą pani kierowniczka, przepraszam, tego pogotowia Renata Durda będzie w drugiej części, więc myślę, że też może coś o tym powie, opracowali narzędzia szacowania ryzyka, zagrożenia życia i zdrowia, ale również ponownych aktów wystąpienia przemocy w rodzinie dla pracowników służby zdrowia i dla nauczycieli. Są takie narzędzia już opracowane, też dostępne na stronie pogotowia, do czego odsyłam, czyli w jaki sposób próbujemy się wpisać w treść tego artykułu. Oczywiście fajnie byłoby jeszcze zastanowić się nad rozwiązaniem systemowym dla zespołów interdyscyplinarnych w naszym funkcjonowaniu systemu, czy bardziej grup roboczych, no, nad ryzykiem ponownego wystąpienia przemocy w rodzinie. I najważniejszy artykuł, to jest, teraz powiem o czymś, co jest przewidziane w propozycji zmian, czyli artykuł 52, nakazy doraźne. Pani doktor Spurek o tym mówiła. Na dzień dzisiejszy, jeżeli toczy się postępowanie karne, to już jest taka możliwość. Niestety nasze doświadczenia pokazują, że to wszystko zależy od ludzi, zależy od wrażliwości, od, ja to może określić tak, kultury organizacyjnej w danej, na przykład prokuraturze. Jest już coraz lepiej, zresztą Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministerstwa Sprawiedliwości, na przykład jak często są orzekane nakazy opuszczenia wspólnie zamieszkiwanego lokalu na podstawie artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o czym pani doktor mówiła. Było widać, że ta liczba wzrasta, aczkolwiek dalej jest jednak mało satysfakcjonująca. Co więcej, ten termin 30 dni, który nakłada ustawa, często jest terminem dłuższym, bo to jest dokładnie instrukcyjny termin i często jest to przeciągane. Jak już powiedziałam, sprawa jest dużo prostsza, jeżeli chodzi o postępowania przygotowawcze, bo są takie mechanizmy, ale no, życie nam pokazuje, że są prokuratury, które w ogóle z tego nie korzystają, są takie, które korzystają z tego chętnie, a chyba chodzi nam o to, żeby to były pewne standardy. Oczywiście wytyczne prokuratora generalnego
sugerują pewne rozwiązania. Tu mogę tylko powiedzieć, że zespół monitorujący jeszcze poprzedniej kadencji no, zwrócił się do prokuratora generalnego z prośbą o zmianę tych wytycznych w określonym zakresie. Otrzymał odpowiedź, że prokuratura generalna nie widzi potrzeby takiej zmiany, więc tylko tyle mogę na dzień dzisiejszy w tej sprawie dodać. My ze swojej strony, jeżeli chodzi o policję i prowadzone postępowania przygotowawcze, wskazujemy, że żeby uwrażliwić, żeby uwzględniać, jeżeli na przykład jest taka możliwość, czy była do tej pory dobrowolnego poddania się karze, również te środki związane z nakazami opuszczenia, poddania się terapii i tak dalej, żeby nie tylko skupiać się na samej wymiarze kary, ale również na tych środkach. I oczywiście ten artykuł o tych nakazach mówi, że mamy nakazać sprawcom przemocy domowej w sytuacjach, i tu się pojawia to słowo bezpośredniego zagrożenia opuszczenia lokalu wspólnie zamieszkiwanego i ma się to dziać niezależnie od postępowania przygotowawczego. I rzeczywiście zespół monitorujący przygotował propozycję zmian. Ja szczegółów nie będę mówić, chociaż je bardzo dobrze znam, ale zostawimy te szczegóły już dla parlamentu. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zadeklarowało, że zresztą w piśmie, o którym już dzisiaj powiedziałam, że w 2015 roku rozpoczną się prace nad tą zmianą. Mogę powiedzieć już tyle, że są napisane założenia do zmiany ustawy i mamy zapewnienie, że zaraz w listopadzie zostaną rozesłane do odpowiednich resortów w zakresie już zaopiniowania, przy czym mogę powiedzieć, że gotowe rozwiązania prawne, gotowe brzmienie przepisów już jest, tylko zmieniły się w międzyczasie zasady legislacji, że muszą być założenia, więc do czegoś, co już mieliśmy stworzone, zostały opracowane założenia. I tam rzeczywiście jednym z pomysłów jest tak, to o czym zresztą orędownikiem czego była pani dr Sylwia Spurek w 2010 roku przy nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, żeby policja dostała uprawnienia do wręczania podczas interwencji w związku z przemocą w rodzinie w oparciu o szacowanie ryzyka, nakazu opuszczenia lokalu, zakazu zbliżania się, zakazu kontaktowania się i tak dalej. Dyskusje były bardzo trudne, dlatego że też chodziło tu o kontrolę sądową, więc jaka forma miałaby tego być, więc zaproponowaliśmy stworzenie takiego tworu nowego, czyli że policja nie jest to decyzja administracyjna, jak jest w Austrii na przykład. Dlatego, że gdyby była decyzja administracyjna, to byłoby to pozbawione, po pierwsze, policjant na interwencji nie ma podstawy, nie ma możliwości wydania decyzji, ale nawet gdybyśmy mu dali, bo komendant jednostki może wydawać decyzję administracyjną, ale nawet gdyby mu nadać takie uprawnienie, to oczywiście jednostką nadrzędną, czyli przy odwołaniu, byłby komendant wojewódzki, a nie byłoby tutaj kontroli sądowej. Więc zaproponowaliśmy takie rozwiązanie, że policja wydaje taki nakaz i przysługuje osobie prawo do złożenia zażalenia do sądu na wydanie takiego czy nakazu opuszczenia, czy zakazu zbliżania się i tak dalej. Oczywiście nakaz jest natychmiastowo realizowany, tak jak jest to we wszystkich krajach, w których już to funkcjonuje, czyli Austria, Niemcy, Szwecja, Wielka Brytania, Hiszpania, czyli przy policjancie osoba zabiera najpotrzebniejsze rzeczy, no i oczywiście regulujemy tutaj prawnie. Również w tych rozwiązaniach jest już definicja dostosowana do konwencji. Również dziecko jest traktowane jako osoba będące świadkiem, czy będące w rodzinie, w której dochodzi do przemocy, traktowane jest jako osoba pokrzywdzona przemocą i również wprowadzona jest definicja przemocy ekonomicznej, bo tego na dzień dzisiejszy w prawie polskim nie ma, konwencja o tym mówi. My jako policja poszliśmy trochę do przodu, bo od ubiegłego roku już mamy uwzględniono w statystykach naszych przemoc ekonomiczną. Oczywiście z racji tego, że nie ma jej definicji, jest ona bardzo subiektywnie odbierana przez policjantów, czyli jeden policjant, jest to rzeczywiście na dzień dzisiejszy uznaniowość, czy zaznaczę w formularzu niebieska karta odpowiednią adnotację, że jest to przemoc ekonomiczna, czy nie. No i to jest bardzo istotne i ważne w ocenie zarówno policji, jak i zespołu monitorującego i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, właśnie ta natychmiastowa ochrona. Tu jeszcze pozwolę sobie wrócić jedno zdanie na koniec do narzędzia szacowania ryzyka. Robiliśmy pilotaż w województwie lubuskim i tam było zalecenie również wojewody lubuskiego, żeby na czas trwania pilotażu, który trwał od cały wrzesień 2013 roku, zaangażować służby socjalne, czyli pracowników socjalnych w sytuacji, kiedy policja zatrzymuje sprawcę przemocy w rodzinie, czyli nie doprowadza do wytrzeźwienia, a zatrzymuje, obojętnie czy na podstawie artykułu 15a ustawy o policji, czy 244 paragraf 1a
lub 1b kodeksu postępowania karnego, powiadamia pracownika socjalnego, który kontaktuje się od razu z osobą pokrzywdzoną przemocą. I na całe województwo lubuskie w jednej gminie jeden pracownik socjalny zadeklarował, że przez całe 30 dni będzie do dyspozycji policji. W pozostałych było to, że w pierwszy dzień pracy pracownik socjalny od razu się, samego rana się będzie kontaktował w ciągu, czyli na przykład jak interwencja była w piątek, to pracownik socjalny w poniedziałek się kontaktował dopiero z tą osobą. I na przykładzie tej jednej gminy pozwolę sobie dwa zdania powiedzieć. Okazało się, że ten pracownik socjalny, który przyjeżdżał w środku nocy, 11 razy był wzywany w ciągu miesiąca w jednej gminie, przyjeżdżał, po pierwsze zadbał o ochronę o osób doznających przemocy, bo na przykład jeżeli była potrzeba, były obrażenia ciała, więc jechał z tą panią, no zawsze to były panie, więc mogę powiedzieć, to nie jest kwestia stereotypu teraz, jechał z tą panią do, na izbę przyjęć i wiemy doskonale, że ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w artykule 3 wskazuje, że państwo gwarantuje bezpłatne wydanie bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o obrażeniach ciała, jakie ta osoba ma, nie mylić z obdukcją. I co się okazywało? I okazywało się, że większość w tej placówce pracowników nie miało w ogóle pojęcia, że takie zaświadczenie ma wydać. Najczęściej było 50 zł się należy, a ja nie mam podstaw do wydania. I nie wymagajmy od osoby, która przed chwilą przeżyła trudną sytuację, sytuację kryzysową, żeby ona zadbała o swój interes. Oczywiście będzie część takich osób, które zadbają, ale większość tego nie zrobi. No i pani pracownik socjalny wyciągała w tym momencie ze swojej torby, raz, że wskazywała na ustawę, na rozporządzenie, bo jest tutaj rozporządzenie ministra zdrowia, które bardzo krótkie, ma dwa paragrafy i załącznik, którym jest właśnie wzór tego zaświadczenia i dawała lekarzowi konkretny formularz. I lekarz wtedy to wypełnił. Następnie od razu się umawiała z policją i jechała z tą panią, żeby przeprowadzić czynności, czyli na przykład przyjąć zawiadomienie, przesłuchać tą panią. I efekty tego były takie, że ta osoba zaczynała wierzyć, że to od niej zależy, czy będzie tkwiła w tym związku, czy nie. Co więcej, jakbyśmy popatrzyli na cykl przemocy w rodzinie, ta izolacja i od razu szybka pomoc skutkowała tym, że nie dochodziło do fazy miodowego miesiąca i ta pani cały czas wiedziała, że to wszystkie służby robią, co do nich należy, ale to jest jej życie i od niej zależy, jak ona to życie przeżyje. No niestety jest to życzenie, marzenie nas wszystkich, żeby tak to funkcjonowało. Wiemy doskonale, że tutaj grupa zawodowa, którym są pracownicy socjalni, z pełnym szacunkiem do ich ciężkiej pracy, tam, gdzie mają zadaniowy czas pracy, są chętni do takich decyzji. W wielu gminach jednak nie jest to zadaniowy czas pracy, w związku z czym są, nie zawsze są dostępni tu i teraz i zaraz. A to na pewno przede wszystkim osoby, które zostały pokrzywdzone tego rodzaju przestępstwem, a wiemy o tym, że jest to bardzo trudne, bo te osoby mają prawo kochać swojego sprawcę, te osoby mają, nie mają najczęściej już wsparcia u kogokolwiek innego i dlatego jest to bardzo trudne. I często takim wsparciem jesteście państwo wy, jako pełnomocnicy tych osób, bo jak się już decyduje i chce, to potrzebuje tutaj zrozumienia. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ze strony policji staramy się podnosić kompetencje, staramy się standaryzować, czyli mamy taką zasadę, że jeżeli odpisuję na przykład na zapytanie jednego na przykład zespołu w Pcimiu Dolnym, to wysyłam do wszystkich komend wojewódzkich, które wysyłają do wszystkich jednostek, żebyśmy mieli wystandaryzowane pewne postępowania. Najczęściej konsultujemy to również z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, żeby to była spójna, wspólna polityka, bo tylko w takiej sytuacji działania nasze mogą być skuteczne. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy Pani Nadkomisarz za obszerne wystąpienie. Udało nam się nie naruszyć dyscypliny czasowej aż tak bardzo. Proszę Państwa, zanim przejdziemy na przerwę kawową, no, zostało nam 25 minut na ewentualne Państwa pytania do prelegentów, bądź na dyskusję, może ktoś z Państwa ma głos polemiczny do któregoś z prelegentów, bądź też chciałby sam wyrazić jakiś pogląd, bądź podzielić się z nami swoimi doświadczeniami. Serdecznie zapraszam, jeśli chodzi o kwestie organizacyjne. Tutaj pani mecenas Gajewniczek-Pruszyńska będzie podawała mikrofon. Prosilibyśmy o kierowanie ewentualnych pytań czy wypowiedzi do mikrofonu, a następnie będziemy udzielali głosu prelegentom i prelegenci odpowiedzą na Państwa pytania. Także kto z Państwa?
Ja mam proszę. Jeszcze pytanie, jeśli można. Adwokat Gajowniczak-Pruszyńska. Ja mam pytanie do pani nadkomisarz związane z tym, tą informacją o tym, że nie możecie państwo jako funkcjonariusze policji odbierać informacji o rysopisie sprawcy od ofiary. Nie wiem, czy coś mi umknęło i czy wykazuje się teraz straszną ignorancją, ale jako praktyk karnista nie bardzo rozumiem, dlaczego tak pani zasygnalizowała taką kwestię. Znaczy, wynika to z przepisów kodeksu postępowania karnego obecnie brzmiących i co więcej dotyczy to również prokuratorów. Prokuratorzy podczas różnych spotkań również sygnalizują to jako problem. Taki problem został zgłoszony do biura pełnomocnika rządu do spraw równego traktowania, chociażby podczas tych wspólnych szkoleń, że to jest duża trudność. Ale mogłaby pani nam wskazać, o które przepisy konkretnie chodzi? No, policja na dzień dzisiejszy w zakresie, jeżeli mówimy o śledztwie, może tylko zrobić protokół skrócony przesłuchania. Rozszerzony protokół dotyczy już tylko, jest zarezerwany dla prokuratury. W protokole skróconym KPK wprost określa, co on może zawierać. W związku z czym to skutkuje tym, że no, możliwości takiej nie mamy. Ale rozumiem, że pokrzywdzona osoba ma prawo mieć wpływu na treść protokołu, który jest sporządzony na podstawie treści jej zeznań, więc ja rozumiem, że jeśli wskazywałaby takie informacje, to nikt jej nie przerwie. Jak będzie sama o tym opowiadała, to nikt jej nie przerwie, ale ja jej zapytać o to nie mogę de facto. Jeśli pełnomocnik towarzyszy przesłuchaniu i ma prawo zadawania pytań, bo to nie zostało zmienione. No to w tym momencie podejrzewam, że mówię, no aż tak nie siedzę, jeżeli chodzi o prowadzenie czynności dochodzeniowo-śledczych, ale to wtedy oczywiście, jeżeli pełnomocnik poprosi tą panią, żeby powiedziała, to myślę, że problemu nie będzie. Przy czym no, należy się też zastanowić nad tym, o czym mówił pan mecenas, wskazując tą ścieżkę, że ta osoba, to niczym się to nie będzie różniło za chwilę od przesłuchania. Jest to kwestia no, tej ochrony osoby, która została pokrzywdzona przestępstwem przeciwko wolności seksualnej, no, kłopotliwe. Dlatego, że ideą, z tego co pamiętam, ideą między innymi organizacji pozarządowych działających w tym obszarze było to, żeby to zrobić raz, a nie żeby ta osoba w kilku sytuacjach powtarzała dokładnie to samo. Ja mam swoje przemyślenia, wracając chociażby do tego, że zwróćcie państwo uwagę, że na przykład ściganie przestępstwa 157, uszkodzenie ciała poniżej dni 7, jest oczywiście prywatną skargowym, ale jeżeli osoby wspólnie zamieszkują, czyli mamy do czynienia przemoc w rodzinie, czyli przepraszam za kolokwializm, podbite oko, następuje już z urzędu. Oczywiście jest to kwestia, ja rozumiem intencje osób, które walczyły, w cudzysłowie powiem pozytywnie, walczyły o takie rozwiązanie prawne, ale sama osobiście, już nie mówię jako przedstawiciel policji, tylko jako Wanda Mende, mam wiele wątpliwości i nie usprawiedliwiam przemocy. Tylko w mojej ocenie i moich doświadczeniach z tym związanych wynika, że kiedy sprawca chce się zmienić. Ja naprawdę nie usprawiedliwiam przemocy, ale sprawca chce się zmienić wtedy, kiedy ma coś do stracenia. I teraz zwróćcie państwo uwagę na szereg zawodów. Przepraszam, policja, adwokat, sędzia, a mamy takie sytuacje, radca prawny i tak, ja tu mogę wymieniać bardzo dużo tych zawodów, gdzie jeżeli to jest wszczęte, no, przyjeżdżam na interwencję, pani ma podbite oko, jadę do lekarza, ja mam od razu dowód, więc ta osoba, ja nie chcę, żeby ona, jeszcze raz powiem, nie usprawiedliwiam, ale jeżeli ja może stracić tę możliwość wykonywania tego zawodu, to może się poddać oddziaływanie, ja mogę nad nią wpłynąć, my w policji mamy program przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych, moc tak, przemoc nie, gdzie tam są określone zadania dla przełożonych, motywowania policjanta do tego, żeby się poddał oddziaływaniu korekcyjno-edukacyjnym, a w tej sytuacji on już traci wszystko, bo jest to czyn ścigany z urzędu, w związku z czym musi zostać, no żaden sąd go nie uniewinni, jeżeli będzie tutaj zaświadczenie lekarskie, musi zostać skazany. W związku z czym traci, a jak stracił wszystko, to tym bardziej, po pierwsze, w mojej ocenie część osób będzie się powstrzymywało i to nam życie pokazuje, że proszę państwa, powstrzymują się od złożenia zawiadomienia, szczególnie, i to mieliśmy taki przykład, chociaż sama z tym mam problem, sędzia sądu rejonowego, miałam
wiem o dwóch sytuacjach sędziów, ale jeden był w Wydziale Karnym. I dla mnie na przykład to już jest problem, zgodnie z ustawą o tutaj wynikające z zawodu sędziego, że jest to podstawa do wyłączania się spraw wszystkich, bo dla mnie on już nie będzie bezstronny w sytuacji, kiedy będzie prowadził sprawy związane z przemocą w rodzinie. Ale my jako policja nie mamy podstaw do powiadomienia jego prezesa o tym, jeżeli nie jest wszczęte postępowanie karne, że on ma wszczętą procedurę rzymskiej karty, czyli jest podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. W nowelizacji przepisów chcemy to zawrzeć. Nie podejrzewamy, że przez parlament to przejdzie, od razu powiem. Dlaczego? Dlatego, że to dotyczy też posłów. Więc, że w sytuacji, kiedy będzie występowanie, będzie przemoc w rodzinie, a będzie to osoba, która wymaga tutaj zaufania publicznego, że można powiadomić przełożonych. I jeszcze nie powiedziałam tylko o broni, bo to samo dotyczy broni. Na dzień dzisiejszy, jeżeli osoba, przepisy o broni i amunicji też jasno mówią, kiedy można zabezpieczyć broń. My tutaj nie ukrywam, że moi przełożeni uznali, że nawet gdyby miały być skargi za troszkę bezzasadne zabezpieczenie broni, stawiamy życie ludzkie jako wartość nadrzędną, więc w nowelizowanych przepisach chcemy to uregulować, że w przypadku, kiedy będzie występowała przemoc w rodzinie, będzie kwestia broni. Więc tutaj wracając do pani mecenas pytania, no jest to kwestia dbałości i rozważenia, na ile, no właśnie nawet przez pełnomocnika, to jest to, o czym mówiłam w szkoleniach, na ile zadanie pytania w tu i teraz, w tym momencie, w przypadku przyjęcia zawiadomienia, jest zasadne, żeby ta osoba nam wszystko szczegółowo opowiedziała, a na przykład na ile można to zrobić już przed sąd. Jeśli mogę, bo generalnie to tylko ustosunkowując się do tych słów o tej formule wstępnego przesłuchania, bo to miało być, jak ja rozumiem, tak, jednokrotnie, i to sąd jest tym właściwym organem, który prowadzi to przesłuchanie, ustne zawiadomienie zostało tą instytucją, która inicjuje, prawda, i napędza nam ten tok czynności procesowych, przy czym to przesłuchanie procesowe miało być bez zbędnej zwłoki, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, bo to nie jest wskazane, żeby też było to, żeby było to tego samego dnia, na przykład, kiedy jest wydawane to postanowienie o wszczęciu śledztwa, ponieważ do takiego przesłuchania należy się też oczywiście stosownie przygotować. Niemniej wydaje mi się, że na tym polu ta praktyka szczególnie szwankuje, mogę się podzielić takim przykładem, mianowicie spotkałem się ze sprawą umorzoną w trybie przed wszczęciem, czyli z 308 KPK, gdzie nie było przesłuchania sądowego i został podniesiony zarzut, że charakter sprawy podpowiadałby wszczęcie postępowania i przeprowadzenie przesłuchania osoby pokrzywdzonej przez sąd. Mimo tego zawarcia zarzutu naruszenia tutaj 185C poprzez po prostu niezastosowanie tej instytucji, sąd zrobił na posiedzeniu rzecz następującą, mianowicie dosłuchał sobie przedstawiciela ustawowego i utrzymał postanowienie o umorzeniu przed wszczęciem. Także gdzieś ja dostrzegam tutaj ogromny problem z tą należytą praktyką i tak się zastanawiam, w jakim kierunku, bo po prostu powinniśmy pójść tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o szkolenie, jak rozumiem, tak, uczynienie tej kwestii takim rzeczywiście sprawą newralgiczną. Natomiast ja mam takie jedno pytanie do pani nadkomisarz jeszcze. Skąd wynika związanie policjantów wytycznymi prokuratora generalnego? Bo ono moim zdaniem wprost z wytycznych nie wynika. Znaczy w samych wytycznych nie ma tego wskazania, że jest do policjantów, tylko że powinno być do prokuratorów, ale drugie pytanie jest jeszcze takie, bo pani powiedziała, że była sugestia zmiany wytycznych, ale była to zmiana wytycznych wydawanych na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, czy chodzi generalnie o ten pomysł, niezrealizowany pomysł wytycznych co do wsparcia osób pokrzywdzonych przestępstwem? Nie, to jest... Jeżeli chodzi o związanie policjantów wytycznymi, wynika to z ostatniego zdania lub przedostatniego zdania wytycznych, które mówi, że wytyczne należy stosować do wszystkich, którzy prowadzą postępowanie przygotowawcze. A policja prowadzi postępowanie przygotowawcze, więc ma to zastosowanie. Nie jest tam w ogóle doprecyzowany. Do wszystkich, i stąd policjanci też stosują, tam jest taka bardzo jedna istotna kwestia.
która już będzie się różniła, ponieważ prokurator, przyjmując zawiadomienie o na przykład podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku z przemocą w rodzinie, ma obowiązek zapytanie o to, czy była wszczęta procedura niebieskiej karty, czy nie. Jeżeli nie była, to ma zainicjować, bo prokurator nie może, wszczęcie takiej procedury. W przypadku policjantów u nas jest to, i to koordynatorzy z komend wojewódzkich w trakcie czynności badawczych, które systematycznie przeprowadzają, sprawdzają, że policjant przyjmujący zawiadomienie o popełnieniu podejrzenia przestępstwa w związku z przemocą w rodzinie, nie mylić tylko 207, bo tu może być wiele innych, ma obowiązek wszcząć procedurę, że to jest ta różnica, a resztę czy przynajmniej wypełnić formularz, nawet jak już procedura jest wszczęta. I teraz jeżeli chodzi o te uwagi zespołu monitorującego, to był zespół pierwszej kadencji, nie chcę się tu usprawiedliwiać, ale jeszcze wtedy nie byłam członkiem zespołu, moja koleżanka była. Ja tylko wiem, jaka przyszła odpowiedź, bo już jak się zmieniła, skończyła kadencja i pojawiła się druga, to dyskutowaliśmy o tej odpowiedzi. Dotyczyło to wytycznych związanych z przemocą w rodzinie stricte. Ja mam też jeszcze pytanie. Ja nie jestem praktykiem, ale mam taką refleksję, obserwując, jak chociażby pracują sędziowie, że szansa, iż te osoby doszkolą się w tym temacie, jest właściwie niewielka, bo w sytuacji, jeżeli przeciętny sędzia sądu rejonowego ma 3 dni wokądowe plus 1 dzień dyżuru aresztowego, to szansa, że chociażby znaczny procent z nich dotrze na szkolenia, jest niewielka. Bardzo żałuję, że nie ma przedstawiciela czy przedstawicielki Ministerstwa Sprawiedliwości, żeby może móc podyskutować na ten temat, i nie wiem, w jaki sposób wygląda teraz formacja sędziów już nowa, przebiegająca w tak zwanej szkole krakowskiej, na ile tam jest przewidziany taki tryb, w ogóle jakikolwiek tryb przygotowania sędziów do radzenia sobie z tego typu sprawami, ale tak jak ja mam do czynienia z sędziami z mojego pokolenia, którzy jeszcze odbierali aplikacje w starym trybie, ci ludzie absolutnie nie są przygotowani do radzenia sobie z tego typu sprawami, bo przeciętny sędzia po aplikacji takiej, który przychodzi, obejmował decernat, on dostaje te wszystkie sprawy, prawda, między, nie wiem, kradzieżą roweru, a drewna z lasu, czy pijanym kierowcą, i nie wiem, tak jak ostatnio z kimś rozmawiałam i prawda, tam, nie wiem, taka osoba opowiadała o sprawie z przemocy domowej, z którą ma w swoim decernacie. Na przykład mówi, wiesz, mam kogoś takiego, ale ten ktoś się poprawia, a para ostatnio była razem na wakacjach. A ja mówię, a słyszałeś może, czy słyszałaś o fazie miesiąca miodowego? Dla takiej osoby to jest coś zupełnie obcego. Ale to jest tylko taka refleksja. Mam pytanie a propos tutaj zaprezentowanego przez panią pilotażu dotyczącego tego narzędzia oceny ryzykiem. Tak jak pani wspomniała, to jest narzędzie fakultatywne i mam pytanie, czy były prowadzone badania, jaki procent policjantów z tego narzędzia skorzystał, i też czy jest w ogóle taka możliwość, żeby ewentualnie, jak pani to szacuje, ocenia, żeby takie narzędzie było stosowane obowiązkowo? I jeszcze drugie pytanie, szybkie, do pana mecenasa. Na ile pan, jest bardzo generalne pytanie, ale na ile pan ocenia, że ta obecna zmiana procedury karnej ogromna, z którą mamy teraz do czynienia, nowelizacja i zmiana jednak tych sił procesowych między też sędzią, pełnomocnikiem, na ile też może zmienić tutaj sposób procedowania właśnie ze sprawami dotyczącymi przemocy, szeroko pojętej, nie wiem, rodziny wobec kobiet, przemocy seksualnej? Dziękuję bardzo. Może ja zacznę szybciutko zacznę. Pozwolę sobie trochę w imieniu Ministerstwa Sprawiedliwości, na tyle ile wiem oczywiście, się odnieść. Z tego co jest mi wiadome, że sędziowie mają obowiązek, nie wiem, czy przynajmniej raz w roku uczestniczyć w szkoleniu, w tym w Krajowej Szkole Sądownictwa. Wiem, że na pewno z wydziału do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, bo w ministerstwie jest taki wydział powołany, sędziowie, którzy tam pracują, jeżdżą i prowadzą z tego typu szkolenia. Został ponadto wydany przez Ministerstwo Sprawiedliwości informator dla sędziów, prokuratorów i kuratorów, jeżeli dobrze pamiętam, związany właśnie z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, więc jest to temat, który rzeczywiście pojawia się i trudno mi powiedzieć, czy na aplikacji się pojawia, czy nie, bo tego nie wiem. Mogę tylko jeszcze się odnieść do tych szkoleń, które robił teraz
robiła Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, o których już mówiłem, że na przykład w apelacji dolnośląskiej 3 sędziów uczestniczyło, jak już powiedziałam, w apelacji gdańskiej ani jeden, a w apelacji warszawskiej, bo są dwa takie szkolenia w apelacji warszawskiej, z tego co mi moi koledzy policjanci mówili, było 5 sędziów na przykład, że to nie jest tak, że znaczy oczywiście w skali ilości sędziów to jest to kropla w morzu, aczkolwiek jest już coś pozytywnego. Odnosząc się do tego narzędzia szacowania ryzyka, wprowadziliśmy to jako narzędzie na dzień dzisiejszy fakultatywne. Nie robimy statystyk, czy policjanci stosują, czy nie. Ja jeżdżąc, szczególnie w tamtym roku, bo było to zadanie też również priorytetowe pana ministra spraw wewnętrznych, więc musieliśmy się bardzo często z tego sprawozdawać, więc jeżdżąc do jednostek, rozmawiając z policjantami, którzy na co dzień podejmują takie interwencje, pytałam ich, czy korzystają, czy nie i na ile uważają, że im to jest przydatne. Część policjantów uważa, że jak ktoś ma już doświadczenie, to nie potrzebuje, bo wie, kiedy zatrzymać. Dla szczególnie młodych policjantów, a wiemy, że w ogniwach patrolowo-interwencyjnych jest bardzo dużo młodych policjantów, sobie to bardzo wysoko cenią. Wracając do, i ostatnia część pytania dotyczy obligatoryjności w momencie, kiedy w tych projektowanych zmianach, jeżeli one oczywiście przejdą przez parlament w takim kształcie, jaki zarekomenduje tutaj zespół monitorujący Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jest obligatoryjność zarówno przy zatrzymaniu tak zwanym, w cudzysłowie prewencyjnym, czyli nie z 244 paragraf 1a lub 1b KPK, tylko ustawy o policji, zarówno przy wręczeniu nakazu opuszczenia lokalu, zakazu zbliżania się, skorzystania z szacowania ryzyka i tam na dzień dzisiejszy zaproponowaliśmy legitymację tutaj do tego, żeby minister spraw wewnętrznych wydał stosowne rozporządzenie i wtedy to już będzie obligatoryjność stosowania takiego szacowania ryzyka. Ja tylko jeszcze powiem jedno zdanie, że my w biurze, dokładnie na moje biurko to trafia codziennie, czy tam co drugi dzień, każde zdarzenie w kraju, które dotyczy zabójstwa lub uszkodzenia ciała, ciężkiego uszkodzenia ciała w związku z w szeroko rozumianej rodzinie, czyli konkubinat, osoby wspólnie zamieszkujące, brat, siostra, matka, córka i tak dalej, w różnych konfiguracjach rodzinnych. I doszło do takiego zdarzenia, sprawdzamy pod kątem prewencyjnym, czyli tego, co się zadziało co najmniej 12 miesięcy wcześniej. Czyli czy były tam interwencje, jeżeli tak, to czy była wszczęta procedura niebieskie karty, jak się kończyły te interwencje, czy były prowadzone postępowania przygotowawcze. I w dwóch takich przypadkach, średnio w roku jest około 400 ileś takich zdarzeń, które sprawdzamy, monitorujemy. Większość tych rodzin niestety nie była znana policji. W dwóch przypadkach, kiedy interwencja była dzień przed takim zdarzeniem, sprawdzamy wtedy. Ja sobie biorę to narzędzie i sprawdzam z opisu, który policja miał tylko w notatniku albo w notatce, bo dostajemy to, sprawdzam sobie, czy gdyby zastosował narzędzie szacowania ryzyka i byłaby podstawa do zatrzymania, czy nie. Oczywiście ja nie jestem na miejscu, więc też Państwo pamiętajcie, że to jest subiektywne, to co policjant zapisał, to jest subiektywne odczucie. I mogę tylko podać jeszcze jeden przykład, że zdarzyła się sytuacja, której już ja nie rekomenduję, czyli przy przyjęciu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, ponieważ my chcemy, żeby to narzędzie było podczas interwencji wykorzystywane, to i teraz. W jednej z jednostek policjant podczas przyjęcia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się skorzystał z tego narzędzia, wyszło mu zagrożenie życia i zdrowia. Policjanci pojechali do miejsca zamieszkania, ale nie zastali sprawcy. Wszczęli poszukiwania. Niestety nie udało się sprawcy w ramach poszukiwań zatrzymać i w nocy sprawca zabił. Więc to nam pokazało skuteczność tego narzędzia. Ono jest oczywiście, to nie jest, że coś wymyśli. Jeżeli chodzi o osoby dorosłe, bazowaliśmy na doświadczeniach, poczynając od Stanów Zjednoczonych, Kanady, Austrii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, ich narzędzia, które już tam się zadziało. Przepraszam, że się tak tutaj pozwolę sobie wtrącić. No ale śmiem jednak skomentować, że no coś się jednak nie zadziało, skoro sprawca zabił, prawda? No przykro mi to stwierdzić. Bo może z punktu widzenia pewnych mechanizmów, które Państwo musieliście opanować, żeby tym funkcjonariuszom policji było łatwiej w możliwości diagnozy pewnych zjawisk, być może jest to jakiś sukces, ale jednak w skali oceny społecznej zjawiska i prawnej jednak no jest to jednak jakaś tragedia, prawda? Oczywiście, trzeba tego nazwać po imieniu. Ale pani mecenas, ja będę przewrotna, bo policjanci wszczęli poszukiwania, szukali. To nie jest tak, że tego nie robili. Ja już powiedziałam, że w mojej ocenie to narzędzie powinno być stosowane tu i teraz, kiedy mam tego sprawcę, bo tutaj, ale no, policjanci wszczęli poszukiwania, jest to udokumentowane.
oparciu, żeby było to skuteczne, to powinien tam stać policjant 24 godziny na dobę. No na to niestety takich możliwości w tym momencie przede wszystkim zależy od wielkości jednostki, ale no nie ma. I tutaj się to zadziało niestety dramat, bo wierzcie mi Państwo, ja mogę podać też przykłady, gdzie cały system super zadziałał. W sensie takim, że wszystko zostało podjęte w stosunku do osób doznających przemocy, osoby były zaopiekowane i tak dalej i niestety też doszło do dramatu. Ale no, nie chcę usprawiedliwiać i nie chcę tu wyjść na osobę niewrażliwą, ale po prostu no, nie jesteśmy w stanie zapewnić bycia, w cudzysłowie powiem, bycia ochroniarzem tej osoby. Oczywiście w momencie, kiedy weszła w życie ustawa o ochronie świadka i pokrzywdzonego w takich newralgicznych sytuacjach, będzie można to zrobić. To, co podaje przykład, to jeszcze tej ustawy nie było, więc już w ogóle nie można było o tym mówić. Mówi Pani o ustawie, która w kwietniu weszła w życie, prawda, 2015? Dziękuję. Ale tu jeszcze pan miał odpowiedzieć. Pan mecenas. Witamy serdecznie Pana mecenasa Jerzego Ziębę. Ale tu jeszcze Pan mecenas ma... Ale ja ustąpię panu mecenasowi. Może ja nawiążę tutaj do wypowiedzi pani komisarz, przysłuchując się tej ciekawej dyskusji, jak również bardzo interesującym wystąpieniom prelegentów. Pani komisarz użyła takiego stwierdzenia w kontekście obowiązywania artykułu 157 paragraf 4 kodeksu karnego, a więc ścigania z oskarżenia publicznego przestępstw polegających na naruszeniu, na spowodowaniu obrażeń ciała poniżej dni 7 z urzędu, a nie z oskarżenia prywatnego. I użyła Pani stwierdzenia, że ten sprawca musi być skazany, no bo powiedzmy, że stan faktyczny jest tego rodzaju, że jest niewątpliwe popełnienie tego czynu zabronionego przez sprawcę. No z tym stwierdzeniem nie do końca mogę się z Panią komisarz zgodzić, tym bardziej, że w świetle aktualnie obowiązujących przepisów znowelizowanego kodeksu karnego, a w szczególności dodanego przepisu artykułu 59a, istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji, porozumienia się między sprawcą a pokrzywdzonym i ten pokrzywdzony może złożyć wniosek o umorzenie postępowania. Akurat to ta myśl dzisiaj tak kojarzy mi się z obchodzonym na świecie Światowym Dniem Mediacji, bo dzisiaj taki dzień przypada w kalendarzu, więc myślę, że te działania nastawione na ochronę pokrzywdzonego, a przede wszystkim na prawnokarną ochronę rodziny powinny skłaniać organy ścigania czy organy wymiaru sprawiedliwości do szerszego korzystania z instytucji mediacji, bo przecież celem tych przepisów jest nie tylko ochrona pokrzywdzonego, ale przede wszystkim ochrona rodziny i być może jakieś incydentalne zdarzenia, no złe zdarzenia, jakie występują w rodzinie, niekoniecznie muszą doprowadzić do rozpadu tej rodziny, a mediacja z pewnością by przyczyniła się do ratowania właśnie tych więzi rodzinnych. Dziękuję. Bardzo się cieszę za ten głos, bo wywołał Pan to jest moje przeświadczenie i nie tylko, że, przepraszam, będzie to tak troszkę kamyczek do ogródka Państwa jako grupy zawodowej, bo mediacja, już pomijam, że jest dobrowolna, ale co jest istotą mediacji? Równowaga stron. W przypadku przemocy w rodzinie nie mamy tej równowagi stron. I jak osoba, która doznaje przemocy, ma walczyć o swoje prawa w tej mediacji. Więc w ogóle nie tylko ja, bo też osoby, które się zajmują na co dzień pomocą osobom doznającym przemocy w rodzinie, ale prywatnie jako Wanda Mende uważam, że w przypadku, kiedy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie, karygodne jest skierowanie sprawy do mediacji. My w wydziale obsługujemy jeszcze ten policyjny telefon zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie, który jest wskazany w karcie, w niebieskiej karcie B. I miałam, to sobie pozwolę na taki przykład. Starsza pani, która po przepisaniu domu na swoją córkę stała się obiektem przemocy ze strony córki i jej męża. Dramatycznie, łącznie z wyłączaniem ciepłej wody, jak szła się wykąpać, z wyłączaniem ogrzewania, otwieraniem okien w zimie przy minus ileś i tak dalej. I pani złożyła zawiadomienie o znęcaniu się. Dziwna instytucja się nagle pojawiła, że się dogadali, sprawa nie ujrzała, tak w cudzysłowie powiem, w skrócie myślowym światła dziennego, bo córka się zobowiązała, że
będzie przestrzegać praw tej pani i nie będzie tego, nie będzie się tak zachowywać. Po pół roku córka znowu zaczęła, no, robiąc wszystko, żeby się matki z domu pozbyć. Pozostałe dzieci tutaj wzięły stronę matki, więc się z nami kontaktowały. Sprawa trafiła rzeczywiście do sądu. I proszę Państwa, co się w tym sądzie dzieje, gdzie już mieliśmy pół roku wcześniej podobną sytuację, to w sądzie zostało podniesione i sąd kieruje sprawę do mediacji. Pani do nas zadzwoniła, łącznie ze swoimi dziećmi, ale ta pani zapłakana, no bo sąd, bo ona gdyby się nie zgodziła, to by wyszło, że to ona jest źródłem tego konfliktu, a ona po prostu chce mieć tylko spokojną starość. Więc w mojej ocenie, tam gdzie jest przemoc w rodzinie, nie powinno być w ogóle mowy o mediacji. Tutaj można by było dyskutować, myślę, bardzo długo na temat tej kwestii, ale myślę, że nawet zaraz rekapituluje nasz wątek z wątkiem kluczowym naszego. Znaczy, ja bardzo dziękuję za to pytanie. Spodziewałem się, szczerze powiedziawszy, że ono padnie. Powiem tak, nie ma badań oczywiście na ten temat, bo nie ma jeszcze co badać. Natomiast rozróżnijmy dwie rzeczy. Rozróżnijmy dwie rzeczy, że i to szczególnie na przykład też w moich badaniach wychodziło, że mówiąc tutaj o pewnej równowadze procesowej stron procesu, czyli oskarżyciela, oskarżonego, pokrzywdzonego, to w tych sprawach zgwałcenia deficyty były dostrzegalne na gruncie nie tylko tutaj wsparcia prawnego, bo ja przyznam się szczerze, chyba w żadnej sprawie nie miałem pełnomocnika profesjonalnego w tych sprawach, albo może w jednej, dwóch. I drugi zakres tych deficytów dotyczył stricte tych takich kwestii wspomagających to funkcjonowanie samej osoby pokrzywdzonej, czyli mówię o wsparciu na przykład psychologicznym, prawda, takim doraźnym, nakierowanym na tą sferę psychologiczną tej osoby pokrzywdzonej. Nowelizacja, która weszła w życie 1 lipca 2015 roku, w ogóle nie dotyka oczywiście tej sfery wspierania na innych polach niż kwestie tutaj wsparcia prawnego. Natomiast ja mam takie wrażenie, że w ogóle oczywiście ta nowelizacja jest zbudowana na dołożeniu szczególnej staranności, szczególnej aktywności i w zakresie gwarancji praw osób oskarżonych. I w naszych realiach systemowych, w naszych realiach organizacyjnych, finansowych, myślę, że ta dysproporcja, jaka jest pomiędzy spojrzeniem na to, jaka powinna być rola, jak powinna wyglądać rola procesowa oskarżonego i oskarżyciela, a jak powinna, w jakiej sytuacji powinien, jak powinny być należycie respektowane interesy osoby pokrzywdzonej. Myślę, że w tych realiach te dysproporcje nie zostaną usunięte tą nowelizacją. Aczkolwiek chciałbym się oczywiście mylić w tym zakresie. Ja mam trochę bardziej optymistyczne podejście do tego, co pan mecenas wspomniał odnośnie równowagi tych szans, bowiem wspomniana tu też przed panią nadkomisarz wcześniej ustawa z listopada ubiegłego roku, która weszła w życie 9 kwietnia 2015 roku o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, zmienia też częściowo przepisy ustawy kodeksu postępowania karnego i rzeczywiście w moim odczuciu wprowadza szereg zapisów, które jednak konstytuują te prawa pokrzywdzonego na etapie postępowania sądowego i to już marginalizuje kwestię takiej dość kontrowersyjnej z punktu widzenia obrony ukrywania, prawda, czy też niezamieszczania danych newralgicznych w treści protokołu, a jedynie w załączniku z pewnymi klauzulami, możliwością ich ujawnienia stroną postępowania, ale mowa tu jest w przepisie o przepisach o tym zaspokojeniu potrzeb w zakresie, już mówię, nie mówię tłumacza, ale wstąpienia w prawa po śmierci oskarżyciela posiłkowego i szeregu innych, które rzeczywiście dotychczas były dość marginalnie traktowane w przepisie kodeksu postępowania karnego i ja z dużym, jakby z dużą satysfakcją je odkrywam w tej ustawie. Ja tylko jednym zdaniem, no musimy do tego sądu z tym aktem oskarżenia dojść jeszcze i to jest chyba ten problem jeszcze, którego ta nowelizacja po prostu moim zdaniem nie rozwiąże i nie dotknęła. Proszę Państwa, jest godzina 12:04 i miałam być odpowiedzialna za dyscyplinę, w sensie wywiązać się w pełni prawidłowo z tego obowiązku, ale nadużywając tu wszystkie swoje roli moderatora, chciałam zadać jedno krótkie pytanie dotyczące Państwa doświadczeń odnośnie tego, niezależnie od tego terminu, o którym mówiła Pani nadkomisarz instrukcyjnego, 30-dniowego, wynikającego z artykułu 11a ustawy,
to jaki jest teraz praktyczny czas od wszczęcia procedury do momentu, kiedy ten sprawca rzeczywiście zostaje odizolowany? Z Państwa doświadczeń takich zawodowych, my tu mówimy o tym terminie rzeczywiście, nie wiem, 30-dniowym, czy jednak... Znaczy, jeżeli chodzi o 11a, bo tutaj mamy dwie możliwości. Jeżeli chodzi o samo wszczęcie procedury niebieskiej karty bez prowadzonego postępowania przygotowawczego, bo tak się też dzieje, mniej więcej 50% spraw jest wszczynane postępowanie, to rzeczywiście trwa to, tak jak jeżdżę i pytam chociażby policjantów, zdarza mi się spotykać z zespołami interdyscyplinarnymi, które też mówią, to rzeczywiście najczęściej jest przekraczany ten termin 30-dniowy, aczkolwiek tych spraw jest bardzo, bardzo niewiele. W przypadku KPK, jak już powiedziałam, zależy to w dużej mierze od prokuratorów, bo tutaj mówimy o postępowaniu przygotowawczym i tutaj już przed naszą konferencją rozmawiałam z panią mecenas i podawałam przykład. Komendant w jednej z jednostek, przyjeżdżam tam na czynności badawcze, rozmawiamy i komendant do mnie mówi: pani komisarz, ale u mnie żaden wniosek, prokurator po prostu nie uwzględnia wniosku o nakaz opuszczenia lub zastosowanie tymczasowego lokalu, bądź zastosowanie aresztu tymczasowego, bo pamiętajmy, że to najczęściej jest, jeżeli się nie zastosuje, wtedy można wystąpić o zastosowanie aresztu tymczasowego. Oczywiście było to przed znowelizowanymi przepisami KPK, bo to też teraz się zmieniła kwestia zastosowania aresztu tymczasowego. Pół roku później, czy mniej więcej 9 miesięcy później spotykam go w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie na kursie dla komendantów, bo prowadzę tam zajęcia z zakresu przemocy w rodzinie, gdzie mówi do mnie: wie pani co, w międzyczasie zmieniłem jednostkę i u mnie wszystkie sprawy, gdzie jako policja się zwracamy do prokuratora, kończą się albo nakazem opuszczenia lokalu, albo aresztem. Czy jest to kwestia postaw, kwestia pewnej kultury, kwestia pewnego związku. Takie są doświadczenia moje jako policji. Czy co do tego terminu, to jest, bardzo podobnie patrzę na tą kwestię, natomiast tutaj było powiedziane, że rzecznik wystąpił o statystyki 11a, ale też musimy pamiętać, że mamy, prawda, środek zapobiegawczy tutaj w zakresie opuszczenia lokalu i z tego co wiem, te statystyki, one w pewnym okresie rosły nawet o 100%, prawda? Pytanie, jak jest z rzeczywistą wykonalnością tego środka zapobiegawczego, natomiast one są na pewno orzekane, bo chyba są ostatnie dane za 2014 rok, 2500 rozstrzygnięć na gruncie tego środka. Te statystyki są dostępne na stronach ministerialnych, ja mówię z pamięci, natomiast przygotowaliśmy niedawno taki raport komparatystyczny o środkach alternatywnych i wiem, że tam był znaczący wzrost co do częstotliwości stosowania tego środka na gruncie kodeksu postępowania karnego. Państwa, tutaj pan mecenas powiedział 2,5 tysiąca, niech będzie nawet 3 samych wypełnionych formularzy niebieska karta A, jak już powiedziałam, nie jest to równe z wszczęciem postępowania, przez wszystkie podmioty było ponad 100 tysięcy. W 2014 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na swojej stronie przedstawia te dane. Policja wszczęła 77 808 dokładnie kart, bo jesteśmy dalej podmiotem wiodącym w tej materii, a postępowań przygotowawczych, teraz nie pamiętam, nie mam statystyk, wszczętych było, jeżeli dobrze pamiętam, około 30 tysięcy. A już nie wspomnę, a gdzie tutaj i mamy 2,5 tysiąca środków. Ja też chciałabym się wypowiedzieć. Proszę Państwa, teraz musimy przerwać tą dyskusję, może jest ona bardzo interesująca. Do godziny 12.30 zaplanowana jest przerwa kawowa. Zapraszamy Państwa tutaj do przedsionka, przed salę. O 12.30 zaczynamy następny panel z następnymi prelegentami. Dziękuję.